Witam Państwa bardzo serdecznie, dzień dobry. Ja nazywam się Bartosz Popczyński i chciałbym Państwu opowiedzieć trochę o bartnictwie, czyli takiej pierwotnej formie pszczelarstwa. To, co było na ziemiach polskich, no mniej więcej myślę, że nawet i 1000 lat temu. Temat taki jest na ratunek leśnym pszczołom rzecz o bartnictwie, bo dzisiaj bartnictwo to jest taka gałąź, która stara się przywrócić pszczoły do lasu, bo teraz pewnie jak Państwo wiedzą, w ogóle pszczoły mają swój dosyć zły czas. Natomiast jeżeli chodzi o te pszczoły leśne, to w zasadzie one praktycznie z lasu w ogóle się wyprowadziły, a w zasadzie to człowiek je wyprowadził. I w tej chwili lasy są bardzo ubogie w pszczoły, a pszczoły są bardzo ważne, o tym będę mówił. Ale zacznę w ogóle właśnie o tym bartnictwie. Co to w ogóle było bartnictwo, czym się zajmowało, na czym polegało i dlaczego w zasadzie dzisiaj już mamy do czynienia z taką szczątkową formą bartnictwa, w zasadzie z renesansem bartnictwa, bo bartnictwo zanikło w Polsce zupełnie przez dobrych 10 lat. W zasadzie nikt się tym nie zajmował i coś takiego jak zawód bartnika w zasadzie nie istniał. Natomiast teraz powoli się to odradza. No odradza się, wiadomo, nie w taki sposób, jak to miało miejsce kiedyś, czyli teraz będą bractwa bartne, które zrzeszają bartników, albo będzie zawód bartnika. Do tego raczej myślę, że nie dojdzie, ale ważne jest to, że jednak są ludzie pasjonaci, bo to przede wszystkim się opiera o pasjonatów. Są pasjonaci, którzy chcą to bartnictwo odbudowywać w Polsce. No ale zaczniemy może w ogóle od tego, czym się w ogóle zajmowało bartnictwo i w ogóle jak wyglądało. Więc bartnictwo to było nic innego jak po prostu podglądanie. Bartnictwo narodziło się po prostu z obserwacji. Jak wiele rzeczy w przyrodzie, jak wiele rzeczy, które człowiek podpatruje, naśladuje przyrodę i w związku z tym zaczyna działać troszeczkę tak jak przyroda. Chodzi o to, że człowiek obserwował drzewa, obserwował zwierzęta i widział, że pszczoły gnieżdżą się gdzieś wysoko na drzewach. Najczęściej to było właśnie wysoko na drzewach, to nie były gdzieś tam jakieś takie niskie, ulokowane, bo to często było dziupla. Dziuple, prawda, są raczej wysoko na drzewach, a nie gdzieś tam nisko. Więc jak w drzewie powstawała jakaś wyrwa, jakaś wolna przestrzeń, czyli mogło to być spowodowane na przykład wykuciem dziupli przez dzięcioła, albo na przykład wypruchnienie jakieś się tworzyło, albo po prostu dziupla naturalna, na przykład gałąź się odrywała w wyniku na przykład silnego wiatru, burzy, powstawała dziura w drzewie i tam właśnie wlatywały pszczoły, pszczoły to zasiedlały taką dziuple. No i człowiek zaczął podpatrywać, że rzeczywiście no może by też spróbować w taki sposób hodować pszczoły, chociaż słowo hodować to jest raczej tutaj na wyrost. No i obserwując tą przyrodę, też podpatrywał człowiek na przykład niedźwiedzie, na przykład kuny, które się zakradały do takiej dziupli. No po co? No wiadomo, żeby zjeść, wykraść miód. To było jakby najważniejszą rzeczą. No i człowiek z racji tego, że też sobie bardzo cenił miód, no to też postanowił robić coś, żeby ten miód móc pozyskiwać i żeby mieć nad tym jakąś kontrolę. Bo wcześniej to wyglądało tak, że po prostu to była też raczej słowo gospodarka tutaj nie pasuje, ale to było po prostu rabowanie pszczelich zasobów i tak to trzeba określić. Natomiast jeżeli chodzi o samo bartnictwo, to no to już było takie, powiedzmy, że bardziej przemyślane, ale też tutaj była bardzo duża doza szczęścia, prawdopodobieństwa. To nie było, to nie, nie, nie była, nie można tego nazwać w pełni taką zrównoważoną gospodarką. To nie miało raczej nic z tym wspólnego. Człowiek, który zakładał barć, czyli taką właśnie dział, taki otwór w drzewie z myślą, że tam zamieszkają pszczoły, nie miał żadnej pewności, czy te pszczoły tam się zagnieżdżą, czy w ogóle będzie jakikolwiek sukces.
Tak wygląda wnętrze barci i to jest barć, no to akurat ja wykonywałem tą barć i to jest, to są widoczne plastry. Bo też trzeba powiedzieć, że barć to jest taki bardzo pierwotny, a później jeszcze kłoda bartna, to jest taka pierwotna forma w ogóle ula. Bo ule przecież to jest nic innego jak takie drewniane pudełko, w którym znajdują się ramki z plastrami. Tutaj te plastry widać, one są też obok siebie, w takich dosyć niewielkich odległościach. Pszczoły je właśnie tak wykonują i człowiek właśnie też naśladując to, jak one wykonywały, tutaj tworzył też ul. Więc mówię, bardzo dużo rzeczy się po prostu dzieje z obserwacji. Człowiek obserwując sam się uczy i naśladuje przyrodę. I właśnie, co jeszcze warto powiedzieć, że na początku to było tak, że bartnicy wykuwali, ale to jest złe słowo, bo poprawnie się mówi dziali. Mówi się, że się dzieje barć, a nie wykuwa, czy wydłubuje dziurę, bo to jest bardzo nieprofesjonalne powiedzenie. Więc bartnik dział barć i to wykonywał w żywym drzewie. Natomiast później, ja będę o tym dalej mówił, ludzie upraszczali sobie troszkę pracę i stawiali kłody. Bardzo często właśnie mówię stawiali, bo to one nawet nie wisiały na drzewie, a stoją na drzewie. Dzisiaj Państwo zobaczą kłodę i będziecie Państwo mogli zobaczyć, że ona faktycznie stoi na drzewie, a nie wisi. No i parę słów jeszcze w ogóle trzeba poświęcić samym bartnikom. W ogóle warto byłoby powiedzieć parę słów o tych bartnikach, kim oni byli. Nie było od nich bardziej honorowych i prawdomównych osób na terenie I Rzeczypospolitej. Ich słowo nie wymagało potwierdzenia. Słynęli z odwagi, biegłego posługiwania się bronią. Bartnicy, bo o nich mowa, niemal wyginęli na terenie Polski, ale ich tradycje przetrwały i teraz przeżywają renesans. O tym renesansie będzie później. Natomiast sami bartnicy, kto to był? I jak w ogóle można było zostać bartnikiem? Najczęściej to był po prostu zawód dziedziczony, czyli z ojca na syna. Syn się uczył od ojca wszystkich tajników, często towarzyszył mu w pracy, obserwował, jak wygląda ta profesja, po czym sam stawał się bartnikiem. Natomiast warto zwrócić uwagę też, że właśnie to na pierwsze zdanie, że to nie było od nich bardziej honorowych i prawdomównych osób na terenie I Rzeczypospolitej. Pytanie do Państwa. Dzisiaj jaka jest grupa społeczna, nie zawodowa, tylko, znaczy w zasadzie, przepraszam, właśnie w zasadzie powinienem powiedzieć, że zawodowa. Jaka grupa zawodowa w Polsce cieszy się największą popularnością, największym zaufaniem w społeczeństwie? I dokładnie, tak, to są strażacy. I ja bym porównał właśnie ówczesnych bartników do takich współczesnych strażaków, że to byli właśnie tacy strażacy, czyli tacy ludzie, do których wszyscy inni mieli zaufanie, którzy wiedzieli, że ich słowo dużo znaczy. Co ciekawe, kiedy stawali bartnicy przed sądem, oni byli zwolnieni ze składania przysięgi, że będą mówić prawdę. Bo wiadomo było, że jak bartnik mówi, to mówi prawdę. Więc to byli bardzo tacy uczciwi ludzie. I trochę dzisiaj żałuję, że do dnia dzisiejszego ten taki sposób postępowania się niestety nie utrzymał, bo jakby nie patrzeć, pszczelarze to są następcy bartników, a zdarzają się takie przypadki, że pszczelarze na przykład sobie podbierają pszczoły, albo podkradają miód, albo wytruwają pszczoły, więc to jest coś, co bartnikom na pewno nie przystoi i nie jest to jakby kontynuacją tego, co ci bartnicy kiedyś zapoczątkowali, czyli takiej naprawdę, byli po prostu takimi dobrymi ludźmi, tak? A dzisiaj właśnie czasami pszczelarze, którzy chcą się jakoś łatwo wzbogacić, czy innym popsuć ich pracę, to po prostu zupełnie niszczą ten obraz takiego dobrego człowieka, bartnika. Poza tym bartnicy w ogóle cieszyli się też wieloma różnymi przywilejami. Z racji tego, że to byli ludzie, którzy... ja myślę, że to był w ogóle jeden z pierwotnych i bardzo puszczańskich zawodów. Ciężko znaleźć, chyba nawet myśliwy był mniej puszczańskim zawodem niż bartnik, bo bartnik praktycznie cały czas żył w puszczy i do dzisiaj nawet mamy tego ślady. I nie mówię tutaj o drzewach bartnych, ale chociażby o miejscowościach. Na przykład miejscowości takie jak Bartniki czy
czy jakieś pokrewne nazwy związane, czy na przykład Bartnik, wszelkie tego typu miejscowości najprawdopodobniej właśnie mają swoje nazwy od tego, że na początku zasiedlali te miejscowości właśnie Bartnicy. Jakby Bartnicy tworzyli w ogóle te miejscowości. No i oczywiście oni przemieszczali się cały czas po puszczy, bo to oni musieli chodzić od jednego drzewa do drugiego. Mówi się, że oni mieli takie bory bartne. Pod jednego bartnika podlegał bór bartny, a to jest nic innego jak 60 drzew bartnych. Z tym, że te drzewa, no kiedyś było łatwiej o takie drzewa, żeby znaleźć w ogóle odpowiednie drzewa, które nadawały się na stworzenie barci, no bo to musiało być drzewo, które miało przynajmniej tak ze 120 lat, musiało mieć średnicy, no przynajmniej ten metr, ale to tak minimum. Dużo lepiej byłoby, jakby było jeszcze więcej. I takich drzew było kiedyś dużo więcej niż dzisiaj, niestety. Ale no, niemniej trzeba było się nachodzić i wybrać takie odpowiednie drzewo. Takie drzewo, jak było wybierane, to bartnik już się na nie wspinał, ale pierwszą rzecz, jaką musiał wykonać, to bardzo często podcinał wierzchołek. Czy ktoś wie dlaczego? Bo to wynika z biologii drzewa, takie podcięcie tego wierzchołka. Czy ktoś wie dlaczego? Czy ktoś z Państwa wie dlaczego? Tak, dokładnie. Żeby drzewo już nie wzrastało na wysokość, chociaż nie zawsze tak robiono, prawda? Ale to był częsty zabieg. Właśnie po tym można poznać na przykład do dzisiaj w Puszczy Białowieskiej takie drzewa, które właśnie były tymi drzewami bartnymi, że one nie mają wierzchołków. Te wierzchołki są pościnane. Więc jak wierzchołek został ścięty, to drzewo niejako trochę to ogłupiało i wtedy drzewo przestawało rosnąć w górę, a bardziej wszerz właśnie. A to było dla bartnika bardzo istotne. No bo wiadomo, że stworzenie dość dużej dziury w drzewie, czyli właśnie barci, powodowało, że wytrzymałość tego drzewa w tym miejscu bardzo mocno się zmniejszała. Więc jak były wiatry mocniejsze, burze, to te drzewa po prostu w tych miejscach pękały. No tak zresztą jak to czysta fizyka, prawda? Zresztą do dnia dzisiejszego tak jest, że już to prawda barci nie ma, ale nawet drzewa pękają w tych miejscach, gdzie są osłabione przez jakieś spróchnienia albo przez dziuple dzięciołów. No to właśnie dokładnie tak samo było z barciami też. One osłabiały drzewo, więc bartnikowi zależało na tym, żeby to drzewo rosło wszerz. Stąd taki zabieg. No jak już wytypował takie drzewo, no to musiał wejść na górę i zacząć dziać taką barć. Sprawny bartnik robił to kilka dni, także no na przykład 3 dni, bo to było naprawdę trudne zadanie. Zresztą ja o tym Państwu będę mówił, ale jak już wyjdziemy na zewnątrz, bo pokażę też dokładnie, jak to wyglądało. No i właśnie, jak wyglądało w ogóle taka praca bartnika? Otóż trzeba powiedzieć, że niestety tutaj bardzo mocno dzisiaj ubolewamy nad tym, że zanik bartnictwa zbiegł się z czasem, kiedy zaczęła się popularyzować fotografia. W związku z tym, z racji tego, że tak to w historii wyglądało, no to zdjęć praktycznie w ogóle nie ma, albo są bardzo, bardzo nieliczne. I w zasadzie te, które do dzisiaj przetrwały, to są raczej z początku XX wieku. To są jedyne zdjęcia, jakimi dysponujemy dzisiaj i to są tak naprawdę ostatni bartnicy. No bo tego jeszcze nie powiedziałem, ale jakby w Polsce najważniejsze znaczenie bartnictwo miało w średniowieczu. Wtedy się najbardziej rozwijało. Potem w zasadzie powoli zanikało. W Puszczy Białowieskiej uznaje się taką prostą datę 1888 rok za totalny zanik bartnictwa tam. Chociaż wiadomo, że to też jeszcze było w jakiś tam sposób kontynuowane, ale nie miało już to tak wielkiego znaczenia jak wcześniej. No i tutaj mamy kilka przykładowych takich rycin bartników, którzy są na drzewie, więc proszę sobie zobaczyć, że wszyscy mają coś, chociaż ich stroje są trochę różne, różnią się między sobą, na przykład chociażby tutaj jest bez butów, prawda? Chociaż było to dosyć trudne zadanie, tak bez butów się spinać na drzewo. Ale jak widać, też nie mają za bardzo jakoś osłoniętych twarzy. Ten tutaj w ogóle nie ma nic na głowie, to jakiś kapelusik. A tutaj jest, powiedzmy, że najlepsze takie coś, co mogło ochronić, takie nakrycie, które mogło ochronić przed pszczołami, przed urządzeniami. Tego nie widać, ale za tym takim kapturem tutaj jest jeszcze siatka założona. I ta siatka chroniła przed tym, żeby pszczoły się tam do środka nie dostały. Natomiast taki element wspólny, który każdy z tych bartników posiada, to jest leziwo. Proszę zobaczyć, że każdy z nich siedzi na siadance,
albo na ławeczce, bo to jest różnie nazywane. I to służyło do tego, żeby właśnie móc wykonywać jakiekolwiek prace przy barci. No trzeba było się wspiąć na drzewo. Pytanie właśnie, jak wysoko były te rozlokowane te barcie. Więc one się znajdowały na wysokości od kilku do kilkunastu metrów. Najwyższe takie barcie to były mniej więcej na wysokości tych nastu metrów, czyli mogło to być 13-14 metrów, także całkiem sporo. Natomiast te najniższe, no to wiem, że nawet i były na wysokości 3, 5, 7 metrów. To mniej więcej taka średnia. No wiadomo, też człowiek jakby starał się wchodzić, wykorzystywać drzewo w całości, więc czasami zdarzało się tak, że powstawała barć na 5 metrze, później na przykład na 9 metrze i potem jeszcze z kolei to w wyjątkowych przypadkach i potem jeszcze na przykład na 15 metrze, prawda? To tak mogło też wyglądać, bo nieliczne drzewa miały też właśnie trzy barcie w sobie rozlokowane. No i właśnie, ja mam tutaj też jeszcze taki przykładowy strój bartnika, czyli taki zwykły wiklinowy kapelusik i spodnie jak spodnie, nic może jakiegoś tam szczególnego, tylko tyle, że one mają tutaj, ja przepraszam, spodnie miałem pokazać, może nic jakiegoś tam szczególnego, to takie zwykłe lniane spodnie, z tym, że mają na przykład takie ściągacze, żeby się pszczoły nie dostały do środka, bo kto z Państwa ma doświadczenie z pszczołami, to wie, że jak one wejdą gdzieś pod ubranie, to jest to dosyć czasami stresujące, chociaż należy pamiętać o tym, że bartnicy na co dzień się stykali z pszczołami, więc myślę, że ciężko to powiedzieć, że przyzwyczajali się, bo moim zdaniem, ja uważam osobiście, że się nie da przyzwyczaić do żądlenia pszczół, bo ile razy człowiek nie dostanie, to zawsze będzie bolało. Natomiast wydaje mi się, że po prostu oni już niejako przestali zwracać na to uwagę. W związku z tym wiedzieli, że będą żądleni i tyle. I po prostu jakby byli do tego przyzwyczajeni. Chociaż też warto zwrócić uwagę na to, że pszczoły potrafią rozpoznawać pszczelarza i w momencie, kiedy pszczelarze przychodzą mówię o w czasach współczesnych nawet, dzisiaj do ula, to pszczoły rozpoznają pszczelarza i go nie żądlą. To się często zdarza, natomiast no, w tym przypadku raczej ciężko o tym mówić, ponieważ bartnik tak na dobrą sprawę przychodził do barci tylko dwa razy w ciągu roku. Na początku po zimie, czyli teraz jest właśnie idealny okres, po to, żeby on robił taki obchód, po to, żeby sprawdzić, czy pszczoły przeżyły zimę, jak w ogóle wygląda ich stan po zimie, w jakiej kondycji jest rodzina. Natomiast później, po całym oglądzie, pozostawiał je, zamykał barć i w zasadzie przychodził później już na jesień tylko po to, żeby wybrać miód i ocieplić barć po to, żeby pszczoły przeżyły. I to w zasadzie były dwie wizyty w ciągu roku, także nie było ich wiele, więc można byłoby zapytać, no to co ten bartnik w takim razie robił? No, więc odpowiedź jest bardzo prosta. W zasadzie głównym zadaniem bartnika to było praktycznie cały czas dzianie nowych barci. To się naprawdę z tym trochę schodziło i to było bardzo trudne zadanie, męczące też. Trzeba było być też trochę sprawnym fizycznie jednak do tego, żeby tak na drzewie siedzieć parę godzin i operować narzędziami, które zaraz Państwu pokażę. Właśnie, z tym dokarmianiem to już mówię. Pokażę tylko jeszcze właśnie taki przykładowy, powiedzmy, strój takiego bartnika, jak to wyglądało, koszula też razem tutaj ze ściągaczami. Jak to jest z tym dokarmianiem? Więc dokarmiać nie dokarmiał w ogóle, bo wiadomo, dzisiaj się dokarmia, ale dlaczego? Wtedy też mógł dokarmiać, tylko tyle, że nie robiono tego z prostych względów, żeby nie nosić nic, żeby nie nosić żadnego pokarmu, który, prawda, też sporo ważył, żeby nie wspinać się z nim i tak dalej, żeby uprościć sobie zadanie, to bartnicy po prostu pobierali mniej miodu, czyli zostawiali tyle miodu, żeby pszczoły mogły przetrwać zimę. Takie niezbędne minimum. A resztę po prostu zabierali i tyle. Więc dlatego dokarmiania po prostu nie było. Jakby też warto zwrócić uwagę na to, że bartnictwo oczywiście istniało na ziemiach polskich, w naszym kraju, na naszych ziemiach. Natomiast w różnych regionach były różne na przykład słowa na to samo narzędzie na przykład, albo na ten sam element, albo na przykład były różne stroje. Były drobne elementy, które się różniły, ale zasadniczo bartnictwo wszędzie
przynajmniej w Polsce wykorzystywano właśnie na przykład leziwo do tego, żeby się wspinać na drzewa, czy na przykład właśnie tak jak widać tutaj tą ławeczkę, ale po strojach widać, że one się troszeczkę też różniły między sobą. No i taki bartnik, jak już zrobił taką barć, no to musiał też dać sygnał innym bartnikom, bo te bory troszeczkę się tak mogły przenikać, ten bór bartny. Mógł się przenikać z innym borem i jedno drzewo mogło być zaraz gdzieś tam obok drugiego bartnego drzewa, należącego już do innego bartnika. W związku z tym oni je musieli oznaczać. No i były różne znaki bartne, które taki bartnik wykonywał na drzewie, mniej więcej tak na wysokości wzroku, że jak się szło, to żeby się widziało, że to drzewo już jest oznaczone. No nie było nic innego, jak po prostu takie wydrążone najczęściej po prostu siekierą, taki fragment drewna razem z korą odbity z drzewa i tutaj są właśnie różne przykłady takich znaków. Z tym, że warto dodać, że na przykład jak ojciec, załóżmy, wymyślił sobie taki znak, to na przykład syn, który kontynuował pracę po swoim ojcu, no to oczywiście na przykład musiał coś jeszcze dorobić, czyli na przykład dorabiał tutaj powiedzmy też jeszcze jakąś taką linię i na przykład jakiś poziomy element dodawał do tego. Także te znaki były rozwijane. Ale to była dosyć istotna sprawa, bardzo ważna dla każdego bartnika. No i co jeszcze trzeba powiedzieć, że te znaki były... Jeden, i one się oczywiście mogły powtarzać, prawda? No bo to w zasadzie tylko i wyłącznie tak jak bartnik sobie wyobraził, tak po prostu stworzył taki znak i tyle. Musiał po prostu cały czas pilnować takiego drzewa, żeby no, nikt mu inny nie podebrał, nie zakradł się, prawda? Chociaż to też w ogóle było ciekawe, bo za w ogóle wszelkie jakieś kradzieże, za wszelkie różnego rodzaju przestępstwa związane z pszczołami były naprawdę dosyć srogie kary. Czasami nawet i kara śmierci się zdarzała, także to było naprawdę bardzo, bardzo mocno obwarowane. A w ogóle bartnicy no mieli, musieli nawet, prawda, nie tyle, że mogli, ale musieli cały czas z tym miodem się obchodzić i cały czas właśnie przychodzić do pszczół i cały czas się nimi zajmować. Jeżeli chodzi o te narzędzia, jakie narzędzia w ogóle były wykorzystywane przez bartników? No to jest tutaj zaprezentowane na zdjęciu są takie cztery główne narzędzia. I tak, to co tutaj widać, to jest pierzchnia albo pierzchnia, bo właśnie są na, tak jak wcześniej powiedziałem, na jedno narzędzie są różne nazwy. A jeszcze właśnie może wrócę i powiem tylko, że tutaj odnośnie tych znaków, to też funkcjonowało bardzo dużo różnych nazw. To było na przykład nacios, to było klejmo, ciosno, naprawdę bardzo dużo różnych nazw funkcjonowało. Podejrzewam, że to wynikało po prostu z racji tego, że gdzie, w jakim regionie zostało wykonane, tak? Takie słowo dotyczące danego regionu. Czyli tak, mamy pierzchnię, albo nazywaną również pierzchnią. To jest takie nic innego, jak po prostu takie większe dłuto. I pozwalało na to, żeby wyrąbywać dosyć duże kawałki drewna, z tym, że to pozwalało tylko uderzać w drzewo i no, ciężko było te elementy odbite, ciężko było wyciągać z drzewa. Natomiast temu służyło kolejne narzędzie, czyli cioska, albo inaczej cieślica, różnie też jest to nazywana, albo motyczka też, no, zresztą taki ma podobny kształt. Tylko tyle, że to są naprawdę bardzo ostre narzędzia. Więc taki bartnik, podejrzewam, że też musiał żyć w dobrych układach z kowalem, żeby mógł mu właśnie wykonać dobre narzędzia, które będą długo służyły, bo tak jak powiedziałem, to było główne zadanie bartników, wykonywanie właśnie barci. Oni się głównie na tym skupiali. I to służyło do niczego innego, jak tylko pogłębiania takiej barci, czyli po prostu trzeba było w głąb drzewa uderzać taką cieślicą po to, żeby ją cały czas pogłębiać, a ona musiała mieć no tak głębokości powiedzmy, że te 30-40 cm, no to przynajmniej. No wiadomo też, jakby trzeba było wziąć pod uwagę to, jak szerokie jest drzewo, no bo nie można było zostawić tyle, bo
jak się zostawiło tyle, to to drzewo praktycznie momentalnie się mogło złamać. Czyli te ścianki musiały być też dosyć grube. Co tutaj jeszcze jest? Mamy jeszcze takie zwykłe dłuto, to jest do wyrównywania, do na przykład wykonywania takich drobnych otworów w barci. Czyli takie narzędzie, powiedzmy, pomocnicze. Ale tutaj jeszcze jest, czyli tak, mieliśmy to dłuto i tu jest jeszcze skobliczka. Skobliczka to jest takie kółeczko, które jest też tutaj bardzo ostre. I to służyło do tego, żeby wygładzić taką barć. Czyli wkładano tutaj za trzonek, trzymano i wkładano do środka i tak przejeżdżano po ściankach po to, żeby je wygładzić. Czyli to było też tak naprawdę narzędzie pomocnicze. Jakby dwa główne, które służą do tego, żeby w ogóle barć powstała, to jest pierzchnia i cieśnica. To są te narzędzia, którymi właśnie Bartnik operował w dużej mierze. No i tak wygląda to wewnątrz. Jak jest tylko taka świeżo wydziana barć, tak właśnie wygląda. Tutaj mamy takie podpórki, to są snozy i one służą do tego, żeby plastry po prostu nie opadły, żeby nie zarwało się, bo, żeby to wszystko się nie zarwało, bo wiadomo, że wypełnione miodem naprawdę dużo ważą. No sami Państwo wiedzą, że to są kilogramy, prawda? Słoik miodu waży dużo, a trzeba wiedzieć, że przecież w takiej barci mogło być kilka takich słoików, prawda? Więc to naprawdę sporo ważyło i żeby to się nie zarwało, to właśnie tworzono takie podpórki. Tutaj z kolei to jest oczkas i to jest miejsce, do którego właśnie podbierano miód. Czyli tu jest odpowiedź na Pani pytanie, czy dokarmiano pszczoło. Otóż właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, nie dokarmiano, ale miód wybierano tylko do tego oczkasa, po to, żeby to, co jest do samej góry, jak to się mówi, głowy barci, zostawiano po to, żeby pszczoły miały ten zapas na zimę i mogły przetrwać zimę. Natomiast jak w ogóle też zachęcano pszczoły do tego, żeby one... Aha, bo jeszcze tutaj one wchodziły, tylko tutaj oczywiście nie da rady tak uchwycić tego na zdjęciu, więc jest taki otwór, którym one wchodzą. No i to można było wyciągnąć, to była taka ruchoma część. Natomiast jak zachęcano w ogóle pszczoły do tego, żeby one się zalęgły, zagnieździły w takiej barci? Otóż przybijano, bo to są gwoździe, więc mówię dlatego przybijano. To są gwoździe zrobione z drewna kalinowego i one są podbijane właśnie do tej głowy barci. I to są takie plastry, takie malutkie fragmenty plastrów. Dodatkowo jeszcze na przykład zachęcano pszczoły różnymi ziołami, różnymi kwiatami, albo na przykład też smarowano wnętrze barci, smarowano na przykład propolisem. To też było taka dosyć dobra zachęta do tego, żeby pszczoły się tam pojawiły. I tak jak mówię, no tutaj była totalna przypadkowość. Tutaj to nie jest tak, jak dzisiaj pszczelarz robi, że przenosi rodzinę z jednego ula do drugiego. Tutaj tego w ogóle nie robiono. Tylko pszczoły albo im się spodobała dana barć i tam się zagnieżdżały, albo nie. Bartnik po prostu czekał. Więc tutaj mówię, jeżeli chcemy powiedzieć o tym, że to była hodowla, to jest trochę słowo takie na wyrost, bo to była tutaj naprawdę duża doza przypadkowości. I jeszcze istotna sprawa, te plastry trzeba było umieścić w odpowiednim kierunku. To znaczy, no, to, żeby, prawda, nie wchodziły na siebie, żeby była pomiędzy nimi jakaś wolna przestrzeń i też, żeby tak jak Bartnik kontrolował barć, to żeby mógł po prostu mieć dla siebie dogodne ustawienie tych plastrów, więc on musiał już to wcześniej przemyśleć. Ale też jeszcze jest jedna ważna kwestia. Wiadomo, że komórka pszczela ma kształt sześciokąta, więc chodziło o to, żeby ta ostra część sześciokąta była skierowana właśnie tutaj do góry. Nie w ten sposób, tylko w ten. Tak właśnie umiejscowiano te plastry. To było dosyć istotne. No i jak już ta barć powstała, to Bartnik ją zamykał. No i tak jak mówię, czekał na to, aż pojawią się tam pszczoły. Jak się pojawiły pszczoły, no to wiadomo, dobudowywały te wszystkie plastry i przychodziła jesień, czyli ten najlepszy moment dla Bartnika po to, żeby zebrać owoce pracy swojej, ale przede wszystkim pracy pszczół. I to jest właśnie taki kadłubek, to jest z drewna lipowego, takie wiaderko wdrążone i tam on się wspinał
z takim wiaderkiem, to co podciął, te plastry, które podciął, to wkładał od razu do tego kadłubka i to ze sobą ściągał na ziemię. Ile miodu można było z takiej barci wyciągnąć? No niezbyt dużo, dlatego też to była jedna z przyczyn, że bartnictwo zaczęło zanikać na rzecz pszczelarstwa. No bo w barci można mieć, zależy też od wielkości barci, ale mniej więcej to jest około 3, 8 niektórzy podają, no różnie, ale to jest kilogramów, także no to nie jest jakoś bardzo dużo, bo z jednego ula można dużo więcej wyciągnąć, mało tego, z ula się wyciąga miód kilka razy w roku, no to też zależy jeszcze jakie są pożytki, czyli jakie mamy rośliny dookoła ula rosną i co mogą przynosić, jaki nektar mogą przynosić pszczoły, to jest bardzo dużo od tego zależy. Natomiast jeżeli chodzi o ul, to można wyciągnąć i 15, i 30, a słyszałem o takich, co i nawet potrafią 150 kg z trzech uli na przykład, prawda? Czyli wychodzi, że 50 kg na jeden ul. No to jest dosyć dużo. Natomiast jeżeli chodzi o tą barć, no to tam ta efektywność była niezbyt wysoka, bo to mówię, było kilka kilogramów. Ale trzeba pamiętać też, że taki bartnik, jak miał naprawdę do przejścia kilkadziesiąt albo jeszcze więcej tych barci, to naprawdę tego miodu mogło być całkiem sporo. No i jeszcze należy powiedzieć, że w średniowieczu ceniono jeszcze jedną rzecz, która dzisiaj w zasadzie ma dużo mniejsze znaczenie. Chodzi oczywiście o wosk, który przecież świece, prawda, no to był bardzo ważny materiał właśnie do produkcji czegoś, co nam oświetli, prawda, jakieś pomieszczenie, kościół, to było bardzo ważne. Natomiast dzisiaj już wosk ma trochę mniejszą rolę. Już na przykład nie pozyskuje się tak mocno wosku, jak właśnie wtedy w średniowieczu. Dzisiaj przede wszystkim chodzi o miód. A miód bartny, no to jest nic innego jak dzisiaj taka atrakcja, można powiedzieć, turystyczna. Jak ktoś jedzie w jakiś region, gdzie właśnie barcie są, no to wtedy warto spróbować. Ale bardzo drogi miód, bo taki słoiczek, o taki, kosztuje 50 zł. Także niestety jest to droga rzecz. Czy jest różnica w smaku? Mi się wydaje, że jest, ale to też ktoś powie, że nie ma, ktoś powie, że jest. Naprawdę to jest bardzo indywidualna sprawa. Mi się wydaje, że jest. Też wiadomo, że najlepiej smakuje taki miód bartny, jak się go zje prosto z barci. Tak prawie, że z plastra. No to rzeczywiście jest tak, że człowiek naprawdę jest zadowolony z tego, że się to udało. No bo to też nie jest takie proste, żeby dzisiaj właśnie miód bartny otrzymać. Ale są tacy ludzie, którzy się tym zajmują, tylko no niestety, to jest miód dosyć drogi. Dzisiaj ja niestety nie mam takiego miodu, ale mam mnóstwo innych też ciekawych, ale to będzie później. Kim był bartniczek? No więc bartniczek to nic innego jak po prostu niedźwiedź brunatny, który kiedyś w Polsce żył naprawdę na obszarze całego kraju. Dzisiaj w zasadzie tylko i wyłącznie mamy w górach, tak? Tylko w zasadzie południe naszego kraju zamieszkują niedźwiedzie. No i co warto jeszcze powiedzieć, taka ciekawostka, ostatnio się dowiedziałem, że dawno, dawno temu, no to musiało być naprawdę bardzo dawno, jak Warszawa jeszcze była naprawdę niewielkim miastem, no to wiem, że niedźwiedzie były na Jazdowie, czyli w okolicach po prostu dzisiejszego Parku Łazienkowskiego. Tam normalnie chodziły niedźwiedzie, tam urządzano na nie polowania. Czyli w Lesie Kabackim, tu gdzie jesteśmy, no śmiało można powiedzieć, że najprawdopodobniej też niedźwiedzie tutaj bywały. No dzisiaj wiadomo, w zasadzie tylko południe kraju. No i jak wiadomo, niedźwiedzie wbrew pozorom i wbrew swoim wyglądają na bardzo zwierzęta potężne, może mało sprawne, ale kto miał do czynienia z niedźwiedziem albo widział chociaż na filmie na przykład, jak one się poruszają, to wie, że to jest bardzo sprawne zwierzę i naprawdę człowiek jest bardzo niesprawnym zwierzęciem w porównaniu z niedźwiedziem. Widział ktoś na przykład, jak niedźwiedzie biegają? Widział ktoś z Państwa, jak biegają niedźwiedzie? Niedźwiedź jest naprawdę bardzo sprawny i bardzo szybko się przemieszcza przez las. Także my nie mamy naprawdę najmniejszych szans w spotkaniu z niedźwiedziem, jeżeli chodzi o na przykład ucieczkę, jakby ktoś chciał uciekać. A i właśnie, no i to właśnie chciałem powiedzieć, że to, co widać tu na zdjęciu, że one się wspinają na drzewa, dokładnie. One naprawdę się potrafiły wspinać na drzewa dosyć dobrze, czyli duże zwierzę, ciężkie zwierzę, ale mimo wszystko robiło to naprawdę sprawnie.
Taka ciekawostka przy okazji też, dzik wygląda też na duże i masywne zwierzę. Biega bardzo szybko po lesie. Naprawdę one potrafią momentalnie się przemieszczać i bardzo sprawnie przemieszczają się, przeskakują przez jakieś rowy, dołki. Naprawdę, człowiek by się zaraz pewnie przewrócił i tyle by z tego było, z tego biegu. A takie zwierzęta są naprawdę do tego świetnie przystosowane. Dlaczego lubią miód? To jest dobre pytanie, bo w zasadzie niedźwiedź jest zwierzęciem wszystkożernym. One bardzo lubią w ogóle słodkie rzeczy, bo i nie tylko miód, ale przecież i jagody. To jest coś, za czym naprawdę niedźwiedzie przepadają. I inne owoce leśne bardzo lubią. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. To jest biologia, to jest biologia. Myślę, że po prostu tak jak niektóre zwierzęta są do tego stworzone, że jedzą tylko rośliny, tak i mają takie upodobania, tak właśnie z niedźwiedziem jest tak, że on właśnie sobie też upodobał ten miód. No i był przez to właśnie, z racji tego upodobania miodu, był straszną zmorą dla bartników. Oni go nie lubili, no bo im po prostu niszczył barcie, bo wiadomo, niedźwiedź się dostawał tak, że bardzo często niszczył. Zresztą do dnia dzisiejszego jest tak, że pszczelarze często mają za złe niedźwiedziom to, że się dostają na pasieki i po prostu pasieki roznoszą w pył. Bo taki niedźwiedź po prostu, żeby się dostać do ula, no to co? Po prostu niszczy ten ul, czyli go rozbija w drobny mak. No i dostaje się do miodu, więc i to do dzisiaj się zdarza niestety, że niedźwiedzie wchodzą na tereny pasiek, niszczą zupełnie, no oczywiście w górach, tak, tam gdzie te pasieki są. No i do dzisiaj niestety jest cały czas ten zatarg na linii właśnie pszczelarz niedźwiedź. Kiedyś ich było dużo więcej, więc stanowiły dosyć duże zagrożenie. Dzisiaj jest zdecydowanie mniej, tak naprawdę tylko właściwie na południu kraju, tylko muszą się ci pszczelarze mierzyć z takim problemem. Ale bartnicy sobie dawali radę bardzo prosty sposób z niedźwiedziami. Otóż wiadomo, też nie zawsze to stosowano takie rozwiązanie, ale to jest bardzo ciekawa rzecz. Tworzono taki klocek drewniany, wieszano na linię, czyli powstawało wahadełko. To jest po prostu samobitnia, tak to się nazywało. Dlaczego samobitnia? Bo niedźwiedź sam się bił, jak sama nazwa wskazuje, i chodziło o to, żeby taki niedźwiedź jak wchodził, to żeby mu utrudnić dostanie się do kłody czy do barci przez taki właśnie dyndający klocek. I jak niedźwiedź podchodził, to on uderzał ten klocek się odchylał, ale wiadomo jak to wahadło, za chwilę wracał ten klocek i uderzał tego niedźwiedzia. No więc niedźwiedź jeszcze raz mocniej, no i jeszcze raz mocniej. W pewnym momencie tak mocno wyrzucał ten klocek, że klocek uderzając w niego go strącał z drzewa. Więc to bardzo mocno utrudniało niedźwiedziom dostanie się do kłody. Tutaj też taka ciekawa rzecz, takie kolce, prawda, które też bronią właśnie dostępu przed no na przykład niedźwiedziami. Myślę, że na kuny to akurat nie byłby dobry sposób. Ale co jeszcze robił człowiek? No wiadomo, Polak potrafi, więc pod drzewem jeszcze na przykład robiono tak zwane wilcze doły albo po prostu wbijano zaostrzone takie pale po to, żeby niedźwiedź się po prostu nabił. Czyli nie dość, że człowiek mógł w prosty sposób ochronić swoją barć, to jeszcze mógł mieć niedźwiedzia upolowanego. Więc jakby dwie korzyści naraz z takiego prostego, z takiej prostej rzeczy, jaką był ten klocek i chociażby te zaostrzone właśnie fragmenty drewniane wystające z ziemi. Albo właśnie takie na przykład wilcze doły gdzieś tam wykonane dookoła drzewa. Aha, jeszcze a propos zwierząt, to jakby my kojarzymy głównie tego niedźwiedzia za takiego najważniejszego wroga pszczół i zwierzę, które się zakrada do pszczół, do uli, do barci, ale trzeba powiedzieć, że to nie jest jedyne zwierzę. Pszczoły mają wielu swoich wrogów naturalnych. Na przykład to są chociażby sikorki bogatki, które każdy zna i pewnie jak ktoś z Państwa dokarmia zimą, to wie, że te takie, które mają żółty brzuch i czarną pręgę przechodzącą przez ten brzuch, no to jest właśnie sikora bogatka i one potrafią na przykład gdzieś się usadowić przy ulu.
I polują po prostu na pszczoły, które wylatują z tego ula. Więc w lesie oczywiście też to się działo, tak? Ja zresztą nawet tutaj u nas na terenie byłem świadkiem, jak właśnie taka mała sikorka uganiała się za pszczołą. Pszczoły oczywiście bardzo sprytnie też latają, dosyć szybko zmieniają kierunek lotu, tak żeby uciec takiej sikorce, no ale sikorka też jest bardzo sprawnym ptakiem i też się... Bardzo w ogóle to jest ciekawe zjawisko, takie uganianie się tego małego ptaszka za takim owadem. Natomiast, no, co jeszcze? Dzięcioły. To był duży problem. Dzięcioły wykuwały, niszczyły po prostu drewno, więc one mogły się dostać. Zresztą do dnia dzisiejszego zdarzają się takie sytuacje, że do uli dostają się, szczególnie zimą, dostają się głodne dzięcioły. Jest taki dzięcioł zielony, który zjada przede wszystkim mrówki, ale pszczołami też nie pogardzi, jak jest głodny. I zdarza się tak, że po prostu zimą one rozkuwają ule, wchodzą do środka, a wiadomo, że jak wszystkie owady są bardzo wrażliwe na zimno, więc taka pszczoła po prostu staje się bardzo ospała w momencie, kiedy jest zimno i on ma bardzo prostą zdobycz. A tak przy okazji, czy wiedzą Państwo, co robią pszczoły zimą? Właśnie, to jest najczęstsza odpowiedź, ale muszę powiedzieć, że to jest błędna odpowiedź, bo oczywiście one nie śpią, tylko one są cały czas aktywne i one cały czas funkcjonują. Tylko tyle, że ich funkcjonowanie ogranicza się do dwóch czynności. Pierwsza czynność to jest, w zasadzie nie wiem, od której zacząć, bo w zasadzie one się powtarzają cyklicznie, jakby jedna wynika z drugiej. Otóż chodzi o to, żeby się ogrzać, czyli żeby mieć cały czas tą stałą temperaturę. W takim ulu naprawdę potrafi być bardzo, bardzo ciepło. 20 stopni więcej nawet, spokojnie. Czyli tak jak mamy w mieszkaniach. Zresztą mrówki, też owady społeczne, też potrafią właśnie się ogrzewać. W mrowiskach w zimę jest na przykład 25 stopni Celsjusza, także bardzo ciepło. W każdym razie, wracając do pszczół, pszczoły się ogrzewają, zawiązują taki kłąb, czyli bardzo ciasno są ze sobą złączone i drżeniem swojego ciała powodują, że ta temperatura wzrasta. Natomiast, i one się oczywiście wymieniają, te, które były w środku tego kłębu, wychodzą na zewnątrz, cały czas one się tam poruszają, ale de facto cały czas są ze sobą zbite w taką jedną dużą kulę. Natomiast jeżeli chodzi o drugą czynność, bo to już powiedziałem, ogrzewanie, a druga czynność to po prostu, no, trzeba mieć energię. Trzeba czerpać energię do tego, żeby móc się ogrzewać, żeby móc się ruszać, w związku z tym jedzą, tak? Czyli jedzą to, co sobie zgromadziły, albo to, czego im nie zabraliśmy podczas jesiennego miodobrania. No i to jest w zasadzie tyle. One nie wylatują. Chociaż powiem szczerze, że przy teraz takich zimach, jakie się trafiają, bardzo słabych, no to ja w tym roku obserwowałem pszczoły, które wylatywały z ula i w styczniu, i w grudniu, i w styczniu, i w lutym, a w zeszłym roku to w ogóle wylatywały pszczoły, pamiętam, na Boże Narodzenie. Bo Boże Narodzenie wylatywały. Także w ogóle coś, co nie powinno mieć miejsca. Takie zimy nie są zbyt dobre dla pszczół, bo pszczoły to je dosyć mocno rozregulowuje. Ona lepiej, żeby cały czas siedziała i czekała na wiosnę, niż żeby trochę wylatywała. Poza tym wiadomo, pszczoła, która wyleci, może już mieć problem z powrotem. Więc to jest taka problematyczna sprawa dzisiaj dla pszczelarzy. I jeszcze może powiem przy okazji taką rzecz, że pszczoły wcale nie są wrażliwe na zimno. To znaczy są wrażliwe, ale jeżeli tworzą właśnie ten kłąb, to one przeżyją nawet i minus 30 stopni. Natomiast, bo one potrafią, właśnie mają ten mechanizm ogrzewania się. Więc one potrafią to robić. Natomiast jeżeli chodzi o inny czynnik, który jest dla nich dużo gorszym problemem, dużo większym zagrożeniem, to jest wilgoć. One muszą mieć sucho. Może być zimno, ale muszą mieć sucho. Jak jest wilgoć, to wtedy jest dla nich fatalnie, bo one wtedy, jak wtedy w ogóle na przykład pojawia się grzyb na przykład w ulu, w barci, no i to jest już dla nich niezbyt dobra sytuacja. Parę pojęć. Nie chcę tu zanudzać tymi pojęciami, bo wiem, że to jest nic fajnego, jakieś definicje, ale chciałem powiedzieć tylko, chciałem jakby zwrócić uwagę na to, że jak to w każdym zawodzie bywa, są na dane czynności, dane narzędzia, dane procesy, są specyficzne nazwy. No i tak oczywiście w bartnictwie również były takie nazwy. O Boże, mówiłem. Tutaj może z takich ciekawszych to zwrócę uwagę na królową, bo o tym też wspominałem, ale nie mówiłem, że tak to się nazywa. To jest drzewo z trzema barciami, czyli to bardzo nieliczne zjawisko. Bo dwie to jeszcze się zdarzało, ale trzy naprawdę było rzadkością, żeby na drzewie znaleźć trzy takie barcie. Natomiast to w ogóle było dosyć
dosyć ciężko zrobić z tego względu właśnie wytrzymałościowego drzewa, no, żeby drzewo to w ogóle wytrzymało, no bo zasadniczo barć miała około 1 metra długości, czyli ta dłużnia, tutaj drugie słowo, czyli ta dłużnia miała mniej więcej około 1 metra. Natomiast trzeba sobie, wiadomo, że jak taką barć mamy wydzianą, no to trzeba, musi być jakiś tam odstęp do kolejnej. W związku z tym to musi być no przynajmniej te kilka metrów, te 2 metry, prawda? Więc jest następna kolejna, no i później znowu następna kolejna. Czyli robi nam się dosyć duża odległość, a to wszystko musi się zmieścić na drzewie, które, no wiadomo, na samym końcu ta ostatnia barć nie może być na takiej szerokości drzewa, prawda? Tylko to drzewo też musi być dosyć szerokie, więc znaleźć takie drzewo po prostu było trudno. No dzisiaj mi się wydaje, że byłoby chyba już niemożliwe, żeby znaleźć takie drzewa, bo po prostu dzisiaj drzewa osiągają w Polsce 120-150 lat i je się po prostu wycina, tak? Starsze drzewa znaleźć, no to w zasadzie rezerwaty, parki narodowe i w zasadzie tyle. Leziwo, to będę Państwu pokazywał, jak już sobie wyjdziemy. Właśnie, to też wspomniałem, że to też jest poza cieślicą, na przykład motyczka. No ale to już zwracałem uwagę, że w różnych regionach różnie nazywano niektóre narzędzia. Ogacenie, to jest ciekawe, bo to jest nic innego jak po prostu ocieplenie. Czyli najczęściej to były na przykład gałązki jakieś świerkowe, brzozowe, które przywiązywano do takiej barci po to, żeby utrudnić dostęp do dzięciołom na przykład albo kunom. Wbrew pozorom to była dosyć niezłe zabezpieczenie, ale też przede wszystkim chodziło o to, żeby wykonać to jesienią po miodobraniu, po to, żeby taką barć ocieplić. No i mamy jeszcze na przykład ostrew. To też jest bardzo ciekawa rzecz, bo bartnicy wchodzili na drzewa nie tylko za pomocą leziwa, ale też wykorzystywali na przykład taką ostrew. No i ta ostrew to jest nic innego jak najczęściej taki dosyć długi fragment drzewa świerkowego. Dlaczego świerkowego? Bo świerki są bardzo mocno rozgałęzione. One mają bardzo dużo rozgałęzień różnych. Nawet takie młode. No i to właśnie do tego młode drzewa dedykowano. I podcinano ten fragment drewniany, podcinano z tym, że zostawiano, jak mamy ten fragment drzewa, to zostawiano, prawda, fragmenty takie wystające. Czyli nie ścinano całych gałęzi, tylko takie fragmenciki zostawiano. Powstawała taka drabinka i potem się po prostu człowiek spinał. To była taka dodatkowa jakby pomoc, żeby się dostać do tych barci, które nie są wysoko rozlokowane. Siadanka, to mówiłem. O, śniot, to jest też ciekawe, bo śniot to jest taka gruba deska, która jest zawieszona na barci, która właśnie utrudnia dostęp. Jeszcze na takich dwóch kołkach widoczna, gdzieś tam nawet w Puszczy Białowieskiej zachowało się jeszcze coś takiego. To jest już nawet no muszę powiedzieć, że taka niezwykła rzadkość, żeby coś takiego mogło się znaleźć jeszcze. I tu jeszcze na samym końcu ten znak bartnika wycinany na drzewie. Proszę bardzo zwrócić uwagę, ile ma różnych nazw. Jest znamie, cecha, ciosno, klejmo, nacios, nakłodzenie, signum. To jest wszystko jedno i to samo, ale ma wiele różnych nazw. No i jeszcze chciałem pokazać takie archiwalne zdjęcia, które się zachowały. Tak jak mówiłem, tych zdjęć jest naprawdę bardzo niewiele. To jest Filimon Waszkiewicz. Mówi się, że to był ostatni bartnik Puszczy Białowieskiej. To był człowiek, który uczył się od swojego ojca bartnictwa i jeszcze znał, wiedział, jak to bartnictwo wyglądało w Puszczy Białowieskiej, mógł tego sam doświadczyć. To była ostatnia osoba, która mogła o tym powiedzieć. Zresztą on też pomagał później w odtwarzaniu różnych narzędzi, różnych właśnie na przykład leziwa do Muzeum Białowieskiego. No właśnie, tak jak wspomniałem, to mówi się, że to jest ostatni człowiek, który dotknął jeszcze bartnictwa w Puszczy Białowieskiej. W zasadzie no u nas trzeba powiedzieć, że na terenie Polski myślę, że ostatni bartnicy zmarli jakoś w okolicach pewnie przed II wojną światową. I wtedy w zasadzie już możemy mówić śmiało, że to jest definitywny koniec bartnictwa w Polsce, ale tak naprawdę to się zaczęło już dużo wcześniej. Tylko to powoli się chyliło ku upadkowi. No i teraz jeszcze parę słów może o tych naszych polskich bartnikach, ale to już współczesnych.
To jest akurat tutaj trzech moich kolegów, którzy są, myślę, że śmiało można powiedzieć, pasjonatami bartnictwa i bardzo mocno działają, żeby to bartnictwo na ziemiach polskich dzisiaj przywrócić. Z tym, że wiadomo, bartnictwo nie będzie, na pewno myślę, że już nigdy nie będzie zawodem tak jak kiedyś. Raczej będzie to wszystko na zasadzie atrakcji turystycznej, pewnej ciekawostki, też może takiego podtrzymywania naszej kultury, bo to jakby nie patrzeć, naprawdę była bardzo ważna część naszej kultury i gospodarki też. Naprawdę to była istotna sprawa, takie bartnictwo i ten miód. W ogóle Polska słynęła kiedyś naprawdę bardzo mocno z produkcji miodu. Już w czasach średniowiecza było głośno o Polsce ze względu na to właśnie płynne złoto, jak to się mówiło, określało. Natomiast jeżeli chodzi o te trzy osoby tutaj, to mamy, powiem parę słów, bo warto zwrócić uwagę też, czym oni się posługują i w ogóle w jaki sposób działają. Więc moje zacznę tutaj, to jest Andrzej. Andrzej działa w Puszczy Spalskiej, on jest leśniczym, a przy okazji właśnie pszczelarzem i z racji tego właśnie, że jest związany tak mocno z lasem i z pszczołami, to w 2007 roku uczył się od samych baszkirów, którzy tutaj przyjechali z Parku Narodowego Szulgantasz, przyjechali do Polski po to, żeby uczyć Polaków bartnictwa, bo tam jeszcze się zachowało bartnictwo w takiej formie niezmienionej. Ludzie przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie i przyjechali tutaj do Polski uczyć nas Polaków bartnictwa. No i właśnie Andrzej razem z Tomkiem byli pierwszymi uczniami tych właśnie baszkirów, którzy przekazywali te tajniki bartnictwa. I to też ciekawe, bo Andrzej przejął ten sposób baszkirski wchodzenia na drzewo, to pokażę na kolejnej fotografii. Natomiast Tomek, on również działa w Puszczy Spalskiej, tam to w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego. I on z kolei wykorzystuje tutaj sposób polski, jest wierny właśnie temu polskiemu sposobowi. Ja z kolei od niego się uczyłem wszelkich różnych tematów właśnie związanych z bartnictwem. I oni bardzo mocno tam rozwijają to bartnictwo. Natomiast drugi region jeszcze w Polsce, gdzie kolejna puszcza, bardzo ważna, to jest tam, gdzie działa kolejna osoba, to jest Piotrek z Puszczy Augustowskiej. On z kolei tam bardzo mocno też się wkręcił w ten temat bartnictwa, do tego stopnia, że nawet sobie właśnie taki zorganizował taki strój bartnika. Też wykorzystuje polski sposób, czyli wdrapuje się drzewo na leziwie. No i tu właśnie chciałem pokazać, jakie są różnice między tym sposobem baszkirskim a polskim. To jest sposób baszkirski, czyli polega to na tym, że mamy kiram, a kiram to jest taki pas i ten pas zarzuca się dookoła drzewa, podwiązuje i tutaj na lędźwiach się utrzymuje człowiekowi. I w zasadzie można stać na drzewie, tak się opierać i spokojnie można stać. Natomiast na drzewo się wspina po takich schodkach, które są wydrążone, jest drzewo po prostu okaleczone w tych miejscach. I na samym końcu jeszcze zakłada się taką ławeczkę. Taką ławeczkę i na tym się staje i dopiero wtedy ma się dostęp do całej barci. Natomiast polski sposób jest dużo mniej inwazyjny, jeżeli chodzi o drzewo. Nie kaleczy tak drzewa, na pewno jak ten sposób baszkirski. No i też na pewno dosyć mocno utrudnia dostęp do barci osobom niepowołanym. No bo wiadomo, że tutaj to jak ktoś będzie chciał, no to po tych schodkach lepiej, gorzej, ale jakoś tam da radę. Natomiast tutaj to już tylko trzeba mieć leziwo i nic innego. No chyba, że ktoś jest arborystą jeszcze, to może dać radę. Natomiast zarzuca się takie leziwo, ja to dzisiaj pokażę, i się wspina na drzewo bez żadnych tam kołków, bez żadnych schodków i tak dalej. No i to wykorzystuje Tomek razem z Piotrkiem. Tutaj Piotrek akurat właśnie nie wiem, czy ściąga, czy podciąga w każdym razie ten kadłubek, czyli to, w czym się znajduje miód, dopiero co wybrany. No i właśnie, jeszcze parę słów chciałbym powiedzieć tak już na koniec.
jak to jest z tym bartnictwem, dlaczego w ogóle bartnictwo nie przetrwało. Więc przyczyn jest tak naprawdę bardzo wiele. To nie jest tylko jedna przyczyna i koniec. Tylko tych przyczyn jest naprawdę bardzo dużo, dlaczego akurat bartnictwo upadło. Więc o paru rzeczach już mówiłem, ale teraz sobie tak wszystko, całą taką listę tutaj pokażemy. Więc zaczęły się pojawiać takie ule kłodowe, bo człowiek jest generalnie istotą leniwą. No i po prostu nie chciało mu się wchodzić wysoko na drzewa, nie chciało mu się chodzić do lasu z tym leziwem. Stwierdził, a może by tak sprowadzić pszczoły do parteru, albo w ogóle jeszcze najlepiej pod samą zagrodę. No i tak właśnie okazało się, że pszczoły też mogą tak funkcjonować i też mogą w ten sposób latać, też zbierać pożytki, więc człowiek sobie pomyślał, po co do tego lasu chodzić, po co się wspinać na te drzewa, jeszcze narażać swoje zdrowie, życie, to lepiej sprowadzić pszczoły pod zagrodę. No i tak właśnie się stało, dlatego właśnie te ule kłodowe stawały się coraz bardziej popularne. No i tak jak mówiłem, ta data 1888 rok, w zasadzie w Puszczy Białowieskiej to jest w zasadzie definitywny koniec bartnictwa. No i też to jest bardzo ciekawe, że z racji tego, że postęp cywilizacyjny cały wymagał tego, żeby pozyskiwać coraz więcej drewna, no to pewnym nieracjonalnym gospodarowaniem było wykorzystywanie drzew zdrowych, w pełni silnych, bez żadnych chorób na drzewa bartne. Lepiej byłoby to drzewo wykorzystać na przykład na surowiec, na jakieś elementy na przykład konstrukcyjne, czy do czegokolwiek innego, a nie akurat na to, żeby sobie stało i jeszcze w nim dłubać jakąś dziurę. No więc stwierdzono, że najlepiej na barcie przeznaczać drzewa chore, próchniejące, opanowane przez pasożyty, a wiadomo, że to też z kolei pszczołom zbytnie nie sprzyjało, więc ustanowiono po prostu, no bartnicy się temu sprzeciwiali, chcieli od tego odejść. I tutaj właśnie taki przykład ula kłodowego, czyli, bo w ogóle pierwotna forma ula jest taka, że to jest zwykły fragment drzewa wycięty, postawiony na ziemi i tam jest po prostu wydrążona taki otwór, tam się pszczoły gnieździły. Natomiast, no jeszcze taki zadaszony, prawda, bo tak jak mówiłem, wilgoć jest bardzo dużym problemem dla pszczół, dlatego żeby to uniknąć, no to stosowano właśnie takie różne daszki. No a tutaj już takie różne wymysły, to już ludzie sobie tutaj tworzyli, bo przecież na pewno Państwo kojarzą, że są też ule w postaci, w kształcie na przykład różnych ludzi, świętych na przykład, czasami różnych domków. Były na przykład ule, które były wykonane na kształt na przykład ratusza poznańskiego, niedaleko właśnie Poznania w Swarzędzu, jeżeli się nie mylę, jest muzeum pszczelarstwa i tam właśnie są takie różne ule pokazane. Na przykład jest ul właśnie w kształcie ratusza. Także naprawdę tu była różna kreatywność naprawdę nie znała granic. Co jeszcze? Względy ekonomiczne po prostu, czyli pasiecznictwo było po prostu bardziej opłacalne. Nie trzeba było właśnie, no już skracało się sam czas dojścia na przykład do takiej barci, prawda? Właśnie tak jak mówiłem wcześniej, nie trzeba było iść do lasu, tylko wystarczyło przekroczyć próg własnego domu i w zasadzie miało się pasiekę pod nosem. Więc to ten czas pracy, czas nawet samego dojścia do pszczół już się bardzo mocno skracał. Gwałtowny wyrąb lasów od początku XIX wieku. No to też już na to zwróciłem uwagę, że postęp cywilizacyjny wymagał, żeby te drzewa wycinać. Drewno było cały czas potrzebne, więc drzew ubywało, a wraz z nim niestety i barci, i bartników, i pszczół. Wprowadzano wysokie podatki, które, no wiadomo, podatki wielu zniszczyło, więc też i bartników to niestety dotknęło. I oczywiście wiadomo, bartnicy się temu sprzeciwiali, ale niestety no to też jakby była jedna z przyczyn, że bartnictwo upadło. Czasami pozwalano hodować pszczoły w drzewach nieprzydatnych w lesie. No to jakieś sporadyczne przypadki. Puszcza Radomska, Świętokrzyska, Białowieska. Czyli nieprzydatne, no to czyli właśnie chore, spróchniałe, opanowane przez grzyby, pasożyty, no takie drzewa. A jak mówiłem wcześniej, to pszczołom w żaden sposób nie sprzyjało. No i co jeszcze? Cukier też. Po prostu miód był zawsze drogi.
Więc ludzie szukali jakiegoś taniego produktu, który mógłby zastąpić miód. No i oczywiście był nim cukier, a to z kolei cukier spowodował, że właśnie upowszechniło się spożycie, szczególnie właśnie wśród ludności miejskiej. Ludzie więcej spożywali cukru aniżeli miodu, w związku z tym też bartnicy mieli problem, żeby się przebić z tym swoim produktem, żeby go móc sprzedać. Rozkwit handlu kłodami bartnymi. No, jeżeli ktoś stwierdził, zauważył, że jeżeli te kłody są dobrym miejscem, gdzie można te pszczoły hodować, no to w związku z tym może by spróbować też nimi handlować. No mówię, człowiek, Polak potrafi. Więc padł ktoś na taki genialny pomysł, to się szerzyło, zaczęło się rozwijać ten handel właśnie kłodami. No i niestety, ale to też bartnikom nie sprzyjało. Taka ciekawostka. Podczas powstania styczniowego obowiązywał zakaz wstępu do lasu. Natomiast Bazyl Szpakowicz, Polak, woził powstańcom do Puszczy Białowieskiej żywność. No to był właśnie bartnik. Dlatego on w jakiś tam sposób też pomagał powstańcom. Przez to, że dostawał się do tego lasu, więc ich wspomagał żywnością. Taki ciąg przyczynowo-skutkowy. Skoro było mniej bartników, to i było mniej nauczycieli bartnictwa, a w związku z tym, jak było ich mniej i też podejrzewam, że byli trochę mniej wyszkoleni, to powodowało to niski poziom wiedzy, no a w konsekwencji nieopłacalność. Jeżeli ktoś nie umie czymś się zajmować, nie zna pewnych tajników, nie zna pewnych procedur, no to jest mu dużo trudniej. Musi sam do tego dochodzić. Czasami może dochodzić do tego latami. Łatwo się zniechęcić. Prowadzi to też do właśnie nieopłacalności, więc ludzie z tego łatwo rezygnowali. No i taka chyba jedna z głównych przyczyn to rozwój po prostu pszczelarstwa. Pszczelarstwo się zaczęło dosyć mocno rozwijać. Zaczęto budować właśnie ule, ramki różnego rodzaju, no i dlatego też właśnie bartnictwo nie przetrwało. No i tutaj jeszcze chciałbym tylko zaprezentować zdjęcia z tego, co zaraz zobaczymy, bo to jest kłoda, która była wieszana tutaj u nas. Za chwileczkę sobie wyjdziemy, to zobaczymy. To jest właśnie taka próba wprowadzenia pszczół do lasu, ponowna próba wprowadzenia pszczół do lasu. Staramy się też właśnie pszczołom w taki prosty sposób pomóc. Na razie ona jest jeszcze nie zasiedlona, ale liczymy na to, że ona w końcu będzie zasiedlona, że się to uda. Pszczoły też zawitają do Lasu Kabackiego. Zobaczymy, jak długo to jeszcze potrwa. Na razie wiszą dwie, będzie pewnie więcej. Na razie czekamy, bo mówię, tutaj jest pełna przypadkowość. Nie wiadomo, kiedy pszczoły się pojawią i w ogóle, czy się pojawią też. Bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że kiedyś tych pszczół było dużo więcej niż dzisiaj. No dobrze, to jeżeli chodzi o prezentację, to by było tyle, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze chciałbym parę rzeczy powiedzieć o miodzie. Może tak, na początku w ogóle, dlaczego pszczoły produkują miód? Czy ktoś z Państwa wie? Dlaczego? Słucham? Dlaczego pszczoły produkują miód? No, słucham? Na zimę, żeby jeść. No dokładnie tak, oczywiście. To znaczy może nie tylko na zimę, ale w ogóle, żeby jeść, tak? No zima to jest jakby ten główny czas, kiedy będą na pewno potrzebowały, bo bez tego po prostu nie przeżyją. Ale tak, oczywiście to jest ich pożywienie. Ale czy to jest jedyne pożywienie pszczół? Czy one tylko jedzą miód? Czy coś jeszcze? Tak, dokładnie. Pyłek, oczywiście. Pyłek, dokładnie tak, bo jakby pożywienie pszczoły, no to jest przede wszystkim pokarm białkowy, czyli właśnie pyłek. Pyłek jest świetnym, w ogóle to jest rewelacyjna rzecz do jedzenia, także też bardzo polecam, żeby nie tylko jeść miód, który jest naprawdę bardzo zdrowy, ale też i pyłek. Ale poza pyłkiem właśnie też miód, tak? No i nektar, no to nektar, ale z nektaru wiadomo powstaje miód, tak? Bo nie, z pyłku nie powstaje miód, tylko z nektaru. No dobra, a w takim razie jeszcze chciałem Państwa zapytać, jakie są jeszcze w ogóle inne produkty? Poza miodem, co jeszcze? Wosk, oczywiście o tym jeszcze mówiliśmy. Co jeszcze? Tak, propolis, dokładnie tak. Propolis to jest nic innego jak kit pszczeli. I kit pszczeli, po co w ogóle pszczołom ten kit? On pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ jest po pierwsze uszczelnieniem. Jak pszczoła ma gdzieś nieszczelność jakąś w ulu,
to po prostu zalepia to kitem. Pszczoły tak się na zimę przygotowują właśnie, że uszczelniają sobie ul, zalepiając, kitując po prostu wszelkie szpary, wszelkie miejsca, gdzie na przykład się dostaje woda, albo na przykład się dostaje powietrze niepotrzebne, bo też ważne, żeby przewiew był, więc pszczoły też sobie potrafią to jakoś regulować. Dobrze, a coś jeszcze? Poza propolisem, poza woskiem, pyłkiem i miodem jest jeszcze jedna rzecz. Bardzo droga. Nie? No to już było? To uwaga, to jeszcze mleczko. Jeszcze jest mleczko pszczele, którego pozyskiwanie jest strasznie trudne, żmudne, długie, trudne i dlatego też stąd taka cena. Bardzo wysoka. Ja dokładnie nie wiem, ile kosztuje mleczko, ale to naprawdę jest w ogóle zatrważająca cena. Słucham? Jak się je pozyskuje? No niestety trzeba się dostać do komórki. To nie jest tak jak miód, prawda, że wycinamy plaster dajemy na przykład do wirówki albo zwykle po prostu najprościej można po prostu go miażdżyć, tak i ten miód wypływa. I mamy dzięki temu i miód i za chwilę mamy też wosk, więc dwa w jednym. A jeżeli chodzi o mleczko, to mleczko trzeba niejako wyciągać z komórek, bo mleczko to jest pożywienie pszczół. One się wzajemnie tym żywią i to też jest w ogóle bardzo ciekawe, bo sposób, w jaki pszczoły się karmią tym mleczkiem, powoduje, że ma wpływ na to, jaka pszczoła się urodzi. Czyli czy będzie to zwykła robotnica, których w ulu jest oczywiście najwięcej, czy będzie to matka. Czyli matka rodzi się dokładnie z tego samego jaja, z którego rodzi się zwykła robotnica, z tym, że wpływ na to, czy powstanie matka, czy powstanie robotnica, ma właśnie pożywienie. I matka pszczela w zasadzie można by powiedzieć, że znaczy jeszcze nie matka, tylko to jajo, tak, z którego ma powstać matka pszczela, w zasadzie praktycznie jest cały czas otoczone tym mleczkiem pszczelim. Czyli matka dostaje, potencjalna matka, przyszła matka dostaje dużo więcej tego mleczka niż zwykła robotnica. Bo przecież jeszcze są trutnie, prawda? Czyli ja to zawsze, jak z dziećmi rozmawiam, no to używam tej nomenklatury bajkowej. Czyli mamy maję, no i maj jest najwięcej w ulu, ale mamy też i gucie, których jest dużo mniej. Bo ich jest w zasadzie w takiej pełnej rodzinie pszczelej. Mamy taki układ, że jest jedna matka, zawsze jest jedna matka. No w bardzo nietypowych sytuacjach są dwie, ale to nie będę o tym mówił. Natomiast głównym jakby częścią składową tej całej rodziny, no to są oczywiście właśnie te pszczółki maje, czyli robotnice i ich jest wiele, wiele, wiele tysięcy w jednej rodzinie. No taki ul dosyć mocny to może posiadać i nawet 50 tysięcy pszczół. Także jest ich bardzo dużo, z czego kilka tysięcy to jest tylko trutnie, to są trutnie. I matka oczywiście jest w stanie regulować, tak, czy to będzie robotnica, czy to będzie truteń. Ona ma na to wpływ. No ale trudnie, to na pewno Państwo wiedzą, zresztą się przecież mówi, że nawet przecież jest, my często używamy nawet takiego określenia, prawda, ty trutniu, no to oznacza, że ktoś jest nierobem, tak, że jest leniwy, dokładnie. Bo co robił Gucio w bajeczce? Leżał, bardzo dobrze, leżał, co jeszcze robił? Spał i jadł. Dokładnie tak. To były jego główne czynności, które on wykonywał. Natomiast no, Maja cały czas gdzieś tam, prawda, latała i tak dalej. Także pod tym względem ta bajka bardzo dobrze pokazywała, że rzeczywiście jakby tą biologię pszczół. Natomiast jest, jeżeli miałbym się przyczepić do jednej rzeczy. No poza tym, że wiadomo, to jest bajeczka dla dzieci, ale jest jedna ciekawa rzecz tutaj pokazana. Czy ktoś pamięta, jak wyglądała Maja? Chodzi mi o to, co wystawało z jej korpusika, z jej ciała. Ona miała dwie ręce i no tak, no skrzydełka oczywiście, poza tym miała dwie ręce i miała dwie nogi. No ale zabrakło jeszcze dwóch, bo pszczoła ma w sumie sześć odnóży. Czyli zabrakło nam tak, czyli nam zabrakło jeszcze tutaj dwóch sztuk niestety. No także tak to wyglądało. Gucio też tak właśnie wyglądał, prawda? Ale poza tym jakby ten proces cały życiowy pszczół jest bardzo ładnie pokazany, że właśnie Gucio jednak śpi, nic nie robi, niczym się nie zajmuje, a ta Maja praktycznie... Słon? Cyganie też tak. Leżą i nic nie robią.
No może tak, może tak. Dobrze. Tak? Mhm. Bo tytuł wykładu pszczoły roślinne. Czy one są inne niż pszczoły w ulu? Już tłumaczę, więc tak. Generalnie, znaczy ja w ogóle tak, może umówmy się, że jak ktoś z Państwa ma pytanie, to śmiało proszę pytać, jak ja będę wiedział, to będę odpowiadał. I teraz tak, pszczoły leśne, jak to jest z tymi pszczołami leśnymi? Czy one są inne niż te w ulu? Oczywiście jest bardzo, dzisiaj jest bardzo dużo różnych ras pszczół, bo są pszczoły i krainka i... W Polsce jakby te takie główne to jest właśnie krainka kaukaska, ale naprawdę one mają jeszcze mnóstwo różnych jakichś tam swoich takich oddzielnych ras, także jest tego naprawdę bardzo dużo. I pszczoła leśna generalnie tak, wyróżnia się, że to jest coś innego. Ona i my oczywiście jej nie poznamy. My nie, jak mamy dwie pszczoły, to jest bardzo ciężko rozpoznać, czy ta, w zasadzie to jest niemożliwe, czy to, jaka to jest pszczoła. To trzeba po prostu, to już są badania genetyczne, to trzeba do specjalistów dać i oni wtedy są w stanie rozpoznać. Jest na przykład taka ciekawa pszczoła campinoska i ta pszczoła campinoska, jak sama nazwa wskazuje, Puszcza Campinoska, ten obszar, tam zamieszkuje. No i jest nawet na terenie, jak ktoś tam zajmuje się pszczołami, nawet jest zakaz wprowadzania innej pszczoły, po to, żeby one się nie wymieszały. Tam właśnie się tego pilnuje. No i są różne naprawdę, w zależności od tego, od rejonu, od właśnie rasy, naprawdę tych pszczół jest bardzo, bardzo dużo. A więc pszczoła leśna zasadniczo jest to taka pszczoła, która właśnie żyje w lesie, głównie jest to zwierzę, które praktycznie tam cały czas się porusza, tam żyje. Poza tym ta pszczoła leśna jest też bardziej odporna na choroby niż często te zwykłe ulowe pszczoły. Ona jest też bardziej odporna na mrozy i ona jest bardzo agresywna. Czyli, bo na przykład są takie pszczoły bakwasty i one są z kolei słyną z łagodności, ale z racji tego, że są łagodne, to są mniej też miodne i mniej tego miodu produkują. Natomiast to są naprawdę takie pszczoły, że śmiało moglibyśmy przy nich sobie, tak jak tutaj stoimy, tutaj pracować i myślę, że pewnie nikogo by nawet nie urządliły, bo one są naprawdę bardzo, bardzo łagodniutkie. Z kolei te leśne są rzeczywiście agresywnymi pszczołami i one zresztą musiały być agresywne, bo to człowiek zaczął sobie regulować, prawda, żeby ta pszczoła była mniej agresywna, ta bardziej agresywna, ta mniej miodna i tak dalej, ta bardziej miodna i tak dalej. No ale te leśne musiały być agresywne, no bo one, tak jak wcześniej mówiłem, miały jednak sporo tych różnych swoich wrogów naturalnych, tak? Ja mu powiedziałem o sikorce, o dzięciole, o niedźwiedziu, o kunie, ale było ich więcej. No. Co z szerszeniami? Więc uwaga, szerszenie to są w ogóle bardzo ciekawe zwierzęta. Tak, to znaczy ja osobiście nie zauważyłem na tyle, na ile się sam stykam z pszczołami, żeby pszczoły jakoś szczególnie ucierpiały na skutek obcowania z szerszeniami. Nie widziałem jeszcze żadnych ataków. Mało tego, widziałem na przykład, jak osy wlatywały do ula i przez pszczoły jakoś specjalnie nie były zwalczane. Więc wiem na pewno, że są takie szerszenie azjatyckie, które powodują, atakują ul i to jest walka na śmierć i życie. Naprawdę to jest, tam się straszne sceny dzieją, bo takie szerszenie atakują pszczoły. No i w zasadzie jedno ugryzienie takiego szerszenia powoduje, że pszczoła nie żyje. Więc one są naprawdę bardzo agresywne i takie, wiadomo, no, wojny wśród zwierząt to jest rzecz powszechna. Ale pszczoły mają mechanizm, warto o tym powiedzieć, dobrze, że Pan o tym wspomniał, bo pszczoły mają pewien mechanizm, który potrafi, one nie są zupełnie bezbronne w walce z szerszeniami. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo takie szerszenie, nie mówię o tych naszych europejskich, tylko azjatyckich, one jak wkraczają do takiego ula, to wbijają się tam jak najgłębiej, no i wiadomo, po prostu zabijają momentalnie te pszczoły. Natomiast pszczoły potrafią otoczyć takiego szerszenia, bardzo szybko muszą to zrobić, otoczyć go, żeby on nie miał możliwości
pozbycia się tych pszczół, strącenia ich, czy też właśnie dalszego ich zagryzania. I one wtedy momentalnie podnoszą temperaturę ciała, bo tak jak mówiłem wcześniej, one potrafią utrzymywać temperaturę ciała, przepraszam, nie temperaturę ciała, tylko temperaturę w ulu, co jest bardzo ważne na przykład w okresie zimowym, tak, żeby właśnie mieć to ciepło, żeby móc przetrwać. I tutaj robią dokładnie to samo, z tym, że robią to dużo szybciej. Szybko podgrzewają takiego szerszenia do tego stopnia, że osiągają taką temperaturę, która dla szerszenia jest już zabójcza, a pszczoły jeszcze ją wytrzymują. Czyli, krótko mówiąc, po prostu go zagotowują. Po prostu żywcem go zagotowują. No i taki szerszeń po prostu ginie. I one muszą to dosyć szybko zrobić, bo jak jest kilka tych szerszeni, to trzeba szybko je dopaść, podgrzać, zabić. I w zasadzie tyle. Ale szerszenie to jest w ogóle, swoją drogą, to też jest ciekawe zwierzę. I my w ogóle mamy ogromny strach przed pszczołami, osami, szerszeniami, trzmielami, bo żądlą. I to są w ogóle wszystko bardzo ciekawe owady, bo tak, pszczoła, w ogóle bardzo dużo osób też nie odróżnia pszczoły od osy, bo ja na przykład zanim się w ogóle zacząłem zajmować pszczołami, to pokazałem swojej mamie, jak wygląda pszczoła i osa i ona była przekonana, że osa to jest pszczoła. Po prostu bardzo często nasze jakieś takie bojaźnie wynikają z czystej niewiedzy. My po prostu nie wiemy, jakie jest dane zwierzę, czego się po nim spodziewać, się go boimy. To samo jest na przykład z trzmielami, które są błędnie nazywane bąkami. One są one są nieszkodliwe. Mało tego, są bardzo pożyteczne. To są zwierzęta, którym bardzo wiele zawdzięczamy. Zapylają, potrafią zapylać dużo wcześniej zapylają niż pszczoły. Trzmiel potrzebuje 8 stopni Celsjusza, pszczoła potrzebuje mniej więcej 12 stopni Celsjusza, żeby wylecieć. 4 stopnie, wbrew pozorom to jest dużo. Więc jak Państwo widzą dużą, tą puchatą kulkę, czarno-żółtą, najczęściej jeszcze z białym kuprem, to proszę po pierwsze nie nazywać tego bąkiem, bo to nie ma nic z bąkiem w ogóle wspólnego. Bąk zupełnie inaczej wygląda. Jakbym miał przyrównać do jakiegoś zwierzęcia, to bąk wygląda bliżej mu do muchy niż do trzmiela, zdecydowanie. A druga sprawa to proszę się nie bać, bo one naprawdę muszą być bardzo mocno, w zasadzie chyba tylko przy gnieździe są w stanie zaatakować człowieka. Nam naprawdę krzywdy nie zrobią. Mimo tego, że robią dużo hałasu, jak lecą, to naprawdę nie są groźne, a proszę pamiętać, że są naprawdę niezwykle pożyteczne, bo zapylają, a zapylają takie rośliny, których na przykład nie są w stanie zapylić pszczoły. No i właśnie, w ogóle nie powiedziałem też bardzo ważnej rzeczy, że tak naprawdę pszczoły, to my mówimy, prawda, o miodzie, o wosku i tak dalej, ale tak naprawdę najważniejszą rzecz, jaką my mamy, najwyższą korzyść, jaką każdy z nas, każdy, absolutnie każdy, tutaj nawet z Państwa siedzący, dokładnie, to jest oczywiście zapylanie. Czy ktoś lubi pszczoły, czy nie lubi, czy ktoś je miód, czy nie lubi jeść miodu. I tak jest, i tak śmiało można chyba powiedzieć, to nie, naprawdę nie będzie przesadzone, jeżeli się użyje stwierdzenia, że żyjemy dzięki pszczołom, bo dzięki pracy pszczół mamy mnóstwo owoców, mamy mnóstwo kawę, mamy mnóstwo na przykład również przecież roślin, z których się wykorzystuje, na przykład do tworzenia ubrań. Więc jakby jest naprawdę mnóstwo rzeczy, dzięki którym, które powstają dzięki pszczołom i ich pracy, a jest to w zasadzie praca, której no nie da się zastąpić, albo jeżeli nawet będzie człowiek zastępował, tak jak to już jest niestety w niektórych regionach w Chinach, to będziemy robić to znacznie wolniej, nieudolniej, będzie nas to bardzo dużo kosztowało, więc to jest bezcenna praca. A pszczoły teraz, dlaczego o tym mówię? Bo pszczoły teraz mają swój bardzo niedobry czas. I chyba jeden z gorszych w ogóle w historii ludzkości, bo człowiek spowodował to, że bardzo mocno po prostu zdegradowaliśmy środowisko, a przy okazji zniszczyliśmy i wiele zwierząt, i wiele roślin. I bardzo cierpią niestety właśnie na tym pszczoły, które no w zasadzie cały czas muszą się zmagać z różnymi problemami. Jest ich coraz mniej. Mamy też do czynienia z czymś takim jak masowe ginięcie pszczół. W Polsce jeszcze nie jest to aż tak drastyczne, ale już trzeba się obudzić. Proszę bardzo. Ja chciałam zapytać o problem w miastach, w ogóle, jak się mało pszczół, bo to są jakieś, które są na dachach.
tak, tak, tak. To jest dosyć powszechna, tak, to jest dosyć powszechna praktyka, że stawia się ule na dachach, faktycznie. Oczywiście są, tak, niektórzy pszczelarze mają za złe tym pszczelarzom, którzy stawiają te ule na dachach, mówiąc, że to nie jest środowisko naturalne pszczół, że to jest przecież beton, gdzie ona ma zbierać miód i tak dalej. Tu są zdania niestety podzielone. Pszczelarze się niestety wspierają. Mam nadzieję, że to nie pójdzie. Zresztą wielu pszczelarzy też ma za złe też i współczesnym bartnikom to, że się tym zajmują. Jakby też powstają różne, nie chcę powiedzieć może konflikty, ale takie sprzeczki, niesnastki właśnie na podstawie różnego patrzenia na pszczoły. Czy pszczelarstwo miejskie jest jakąś szansą dla pszczół? Ja myślę, że tak, ponieważ jak pokazują badania, pszczoły, które pozyskują miód tutaj z na przykład w Warszawie, czy w ogóle w wielu innych miastach, w Niemczech jest to bardzo popularne, ale w Nowym Jorku też stoją przecież ule na dachach i w wielu, wielu miejscach na świecie stają ule na dachach miast. Na pewno przewagą miast jest to, że oczywiście są zanieczyszczone jak najbardziej, dużo bardziej niż te tereny na przykład wiejskie, ale mają pewną przewagę nad terenami wiejskimi, chociażby taką, że nie ma oprysków, które są bardzo groźne dla pszczół i na przykład jeżeli widzą Państwo, że jedzie jakiś rolnik i wykonuje oprysk w ciągu dnia, no to raczej albo nie jest uświadomiony, albo robi to, no nie wiem z jakich powodów, ale na pewno nie pomaga pszczołom, a wręcz przeciwnie, bardzo im szkodzi, bo wtedy właśnie latają pszczoły, więc nawet jest takie zalecenie, że jak się robi, żeby robić opryski po zachodzie słońca albo już o zmroku, kiedy po prostu pszczoły wracają do ula i już nie wylatują, żeby one się wszelkiej trucizny nie najadły, nie zebrały, bo giną po prostu od tego pszczoły, więc miasto ma taką przewagę. Już widzę, że tu panowie się zgłaszają, ale słucham. Czym one się żywią? No właśnie, i tu cała nadzieja w nas, bo domyślam się, że Państwo jesteście wszyscy z Warszawy albo gdzieś tu mieszkacie w okolicy. No właśnie, więc tutaj też od razu możemy sobie powiedzieć o takiej bardzo ważnej rzeczy. Warto, jak ktoś ma balkon, albo nawet nie ma balkonu, albo ma, nie wiem, ogródek działkowy. Naprawdę wiele nie trzeba, żeby tym pszczołom pomóc. Wystarczy taka najprostsza rzecz. Jak kupujemy kwiatki, na przykład na ten balkon, albo będziemy sadzić sobie jakieś drzewka na przykład na działce, to trzeba zobaczyć, czy to będzie sprawdzić, dowiedzieć się, często na opakowaniach nawet jest napisane, że roślina miododajna. Więc warto coś takiego zakupić, zasadzić, a to naprawdę taka saszetka kosztuje 2,50, zasadzi się i w bardzo prosty sposób my będziemy mieli ładne kwiatki, a pszczołom pomożemy, bo one będą miały co jeść. Więc w taki prosty sposób możemy im pomagać. Więc co one jedzą? One jedzą to, co tutaj znajdą. Wiadomo, że na przykład jak mamy, nie wiem, w Warszawie, no chociażby na Żwirki i Wigury mamy aleje lip, prawda? I rosną lipy obok siebie. Super, fantastyczne miejsce. Bardzo dużo mogą rzeczywiście tam znaleźć dla siebie pożywienia. Ale warto pamiętać o tym, że przecież one muszą jeść od tego kwietnia do września, prawda? A lipa kiedy kwitnie? No jak sama nazwa już nam wskazuje, to jest tak, początek lipca. W zeszłym roku na przykład to było specyficzny był zeszły rok, bo tak, w czerwcu. Więc one generalnie czerwiec, lipiec wtedy kwitną. No ale to jest ile? Tydzień, dwa tygodnie, przekwitają i koniec. No i coś trzeba jeść znowu, prawda? Więc na przykład koniczyna jest na przykład taką dobrą rośliną, bo w zasadzie ona kwitnie praktycznie cały czas. Słucham? Wrzosiki, tak. Tylko wrzosiki niestety powodują, z racji tego, że ciężko jest taki miód zdobyć, to jest późny miód w ogóle, no bo wrzosy też z kolei, jak sama nazwa wskazuje, wrzesień. Więc jest to późny miód, jeden z późniejszych. No i niestety jest bardzo drogi. I uwaga, wiedzą Państwo, ile kosztuje taki słoik miodu nawłociowego? Przepraszam, nie nawłociowego, tylko wrzosowego? No ja się spotkałem z ceną 124 zł za taki właśnie słoiczek. Także no niestety jest to coś bardzo drogiego, ale to jest, no też proszę zrozumieć takiego pszczelarza, dla którego to wcale nie jest taka prosta sprawa, żeby taki miód pozyskać. No i też jeden z tych późniejszych to jest nawłociowy, prawda? Na włocie to też właśnie jest taki gatunek, który właśnie kwitnie we wrześniu. Słucham? Tak, tak, bardzo dużo, to prawda. Jeżeli chodzi o te urządzenia,
Tak, tak, w odwłoku, tak, to jest w odwłoku. Nie, nie otworem gębowym, żadne, nie, nic z tych rzeczy, tylko, chociaż oczywiście może gryźć, tak, jak najbardziej. Natomiast ona oczywiście w swoim odwłoku, tak, ma, znajduje się żądło i samo żądło nie jest jakoś wcale groźne, tylko gorsze jest to, co znajduje się dalej, poza tą ostrą częścią żądła, to, co jest dalej, tam jest taki zbiorniczek. No i tam jest jad. I ten jad właśnie jest dla nas taki bolesny. Jak to jest z tymi urządleniami? Więc tak, faktycznie pszczoła jak urządli, to niestety ginie i to jest moim zdaniem, no moim osobistym zdaniem, to jest wielka niesprawiedliwość przyrody, że właśnie pszczoła ginie, oddaje swoje życie, chociaż to jest też bardzo szlachetna postawa, bo pszczoła oddaje swoje życie bardzo często za całą społeczność, bo broni całej swojej społeczności pszczelej. Natomiast, no niestety, ginie. Ale też nie zawsze, bo ona ginie wtedy, kiedy... Bo to jest... żądło ma połączenie z różnymi organami wewnętrznymi. I w momencie, kiedy ona wbije to żądło i żądło się na tyle mocno zakleszczy, że nie może już jej, że nie może go z powrotem wyciągnąć, no to niestety wtedy wyciąga te wszystkie swoje jeszcze wnętrzności pszczoła, no i właśnie dlatego ginie. Natomiast... Osa tego nie ma. Właśnie to mi się wydaje, że jest taka wielka niesprawiedliwość, że pszczoła ta bardzo pożyteczna niestety ginie, a osa niestety nie. Ona nie ginie. Szerszeń też. Szerszeń może wielokrotnie żądlić, ale uwaga, to też taka ciekawostka. Szerszeń naprawdę musi mieć powód, żeby nas urządlić i on na przykład gdzieś tam do dżemu, czy tam do jakiegoś miodu, on nie przyleci. Przylatują osy. Szerszeń się trzyma z daleka, tak? Ale to tak przy okazji. Natomiast szerszeń, osa żądlą wielokrotnie, mogą oczywiście, pszczoła niestety ginie. I jest taki specyficzny przykład, jak to pszczoła ginie w momencie, kiedy urządli ssaka, czyli zwierzę, które ma grubą skórę, to nie jest w stanie tego żądła już wyjąć. Ono się zakleszcza i nie jest w stanie jego wyjąć. To jest taki mały harpunik, bo jak się przyjrzymy pod mikroskopem, to widzimy, że to jest taki malutki harpunik. Natomiast jeżeli chodzi o inne zwierzęta, to na przykład w walce z owadami innymi pszczoła jest w stanie wyciągnąć swoje żądło, czyli ona w przypadku ssaków tak naprawdę jak urządli to ginie, ale w momencie kiedy na przykład walczy z innymi owadami, to jest w stanie właśnie wyciągnąć to żądło, no i dalej żyje, tak? Dalej żyje. Tak? Że giną pszczoły, że jest wrażliwe. Tak. Jest to zjawisko występujące w całym świecie. Z tego Na Politechnice Warszawskiej kilka lat temu naukowcy pracowali nad urządzeniem, które ma częściowo zastąpić pszczoły. Czy pan był zorientowany? Bo ja rozmawiałam z człowiekiem, który bezpośrednio był w tym projekcie zatrudniony. Potem straciłam z nim kontakt. Co się stało z tym urządzeniem? Dobrze. To już tłumaczę. To znaczy ja się takimi urządzeniami nie zajmowałem, nie miałem z nimi styczności, więc też jakby moja wiedza, przyznaję się, jest tutaj uboga. Ale z tego co wiem, to rzeczywiście trwają prace nad tym, żeby, bo tak jak właśnie pani słusznie powiedziała, pszczoły mają swój bardzo zły czas teraz, giną. No więc ludzie, całe szczęście, że niektórzy obudzili i zaczynają kombinować, jak, co by tutaj wykonać, jak zastąpić tą pszczołę, no bo tak jak wcześniej powiedziałem, no niestety, ale długo bez tych pszczół nie przetrwamy. No więc powstają malutkie robociki, pszczółki, które będą zapylały, no ale niestety wadą takiego urządzenia jest to, że no przede wszystkim właśnie, że jest to oczywiście musi być zasilane. Poza tym pytanie właśnie, jak przyroda zareaguje, jak przyjmie takie robociki, prawda? Bo to też jest bardzo ciekawe, jak na przykład będą reagowały na to inne zwierzęta, jak one będą się w ogóle sprawdzały. Pytanie też jeszcze dosyć istotne, na przykład o zaśmiecanie środowiska, no bo jakby nie patrzeć, jest to element sztuczny, prawda? Więc w momencie, kiedy gdzieś tam sobie wyleci do lasu i na przykład ulegnie zniszczeniu, prawda? Czy to nie będzie z kolei jakiś dodatkowy czynnik dokładnie wprowadzający zanieczyszczenie w środowisko? To jest też pewien problem do rozwiązania. Mało tego, no to jest jeszcze taka
taki temat, no przecież one będą zapylały, no ale one poza tym nic innego nie będą robiły, one będą zapylały, ale już miodu nie będziemy mieli, tak? Więc pozostanie nam, bo człowiek nie potrafi wytworzyć miodu, my nie potrafimy wyprodukować miodu. Można, jak Państwo chodzą po sklepach, to mogą zobaczyć obok miodów, tych naturalnych, że stoją miody sztuczne. Tylko, że sztuczny miód to nie ma nic wspólnego. Oczywiście, to jest nawet tak, on ma konsystencję inną, on ma kolor inny, on ma smak inny, on w ogóle nawet miodu nie przypomina. Powiem szczerze, że dla mnie to jest obrzydliwe, bym powiedział. To jest, słucham? Tak, tylko dokładnie. Z miodu jest tylko nazwa i słoik i nic poza tym. Natomiast wszystko inne jest zupełnie nie nadające się. Tak, już zaraz pana zapytam, tylko... Tak, to prawda, a bardzo często jest, proszę zwrócić uwagę też, jakie Państwo miody kupują, bo to, że jest miód, to nie oznacza do końca, że on jest naturalny, bo on może być na przykład, bardzo często stosuje się różne mieszanki miodów, czyli miody są po prostu mieszane ze sobą i są, też dużo jest chińskich miodów, no co tu dużo ukrywać, po prostu z Chin są sprowadzane, niekoniecznie są tutaj z naszych polskich terenów, to po pierwsze. Po drugie, czasami można kupić miód, który jest cały czas w stanie płynnym. On stoi na półce sklepu pół roku i on cały czas jest płynny. No bo ludzie wolą płynny, bo jest łatwiej go, wygląda jak miód, bo niektórzy, jest taki też mit, że miód się scukrzył i wtedy już jest cukrem i w ogóle się nie daje do spożycia. Oczywiście, że to jest nieprawda, bo taki miód, który się scukrzył, czyli na przykład tutaj troszeczkę już to zaczyna być widoczne, to jest dalej miodem, tylko tyle, że on po prostu zmienił swój stan skupienia i to wszystko. Ale to jest tak samo jak woda w lód się zamienia, prawda? To tutaj jest dokładnie tak samo, tylko tyle, że trzeba to podgrzać, ale nie przegrzać, bo jak przegrzejemy, to już będziemy mieli taki cukier płynny, bo on wtedy traci wszystkie swoje cenne właściwości. Najlepiej tak do 40, mówi się 42 stopnie Celsjusza, to jest taka graniczna temperatura, żeby podgrzać miód, żeby mu nie zaszkodzić, ale żeby go doprowadzić z postaci stałej z powrotem w płynną. Więc proszę zwracać uwagę, jak Państwo będą kupować miody, co kupujecie, bo niekoniecznie jak jest napisane, prawda, bio, eko i że polski miód, to niekoniecznie tak rzeczywiście jest. Jedno jest pewne i mi się wydaje, że w ogóle tak, my jeszcze na temat pszczół wcale tak dużo nie wiemy. Mi się wydaje, że jeszcze jest dużo do odkrycia, ale jedyna rzecz i jest dużo właśnie różnych tajemnic. To, o czym Pan tutaj wskazuje, to też może być jedną właśnie z tajemnic takich. Natomiast już momencik widzę. Natomiast jest warto jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy, że wszystko, co pszczoła produkuje, jest niesamowicie zdrowe, niesamowicie ekologiczne i pochodzi prosto z natury. To jest naprawdę jedna z lepszych rzeczy, którą my możemy spożywać. Nawet się mówi, że nie pamiętam, kto to dokładnie powiedział, ale mówił taką rzecz, że jakiś w każdym razie grecki filozof, myśliciel mówił, że najlepiej jakby jedzenie było dla nas lekarstwem. I rzeczywiście, no tutaj dokładnie tak to jest, właśnie z miodem. Miód jest właśnie dla nas takim lekarstwem. Spożywanie regularnie miodu naprawdę bardzo, bardzo nam pomaga. I w zasadzie nie ma czegoś takiego, że jest lepszy miód i gorszy miód. Każdy miód, oczywiście mają swoje różne właściwości, jedne na to, drugie na coś innego, ale każdy miód jest zdrowy. O ile mówię, nie jest sztuczny, nie jest jakiś oszukany przez pszczelarza. Więc właśnie jest to... Słucham? Tak, są niektórzy, tak, niektórzy ludzie faktycznie mogą, tak, rzeczywiście mogą mieć trudności z przyswajaniem, mogą właśnie powodować różne alergie, ale tutaj akurat ja nie jestem takim wielkim znawcą, więc nie chcę się tutaj też na ten temat wypowiadać. Pani jeszcze chciała o coś zapytać. Z tego co wiem, to nie ma. Z tego co wiem, to nie ma. Tak, tak. Z tego co wiem, to niestety nie ma i niestety tak, jeszcze długa droga do tego, żeby właśnie u nas nad tymi pszczołami, no żeby jakoś się nimi zatroszczyć, tak? Oczywiście wiadomo, że jest taka oddolna inicjatywa typu właśnie tutaj pasjonaci Bartnicy, którzy chcą pomóc pszczołom, różne akcje edukacyjne i tak dalej, Wielki Dzień Pszczół przecież też. Oczywiście to jest wszystko jak najbardziej, bo trzeba ludzi uświadamiać w ogóle,
co robi pszczoła, dlaczego jest taka ważna i dlaczego i w ogóle też uczyć odróżniania, rozpoznawania w ogóle pszczół. I jeszcze taką jedną ciekawą Państwu rzecz powiem, bo ja głównie dzisiaj mówiłem i w zasadzie wszystko, co tutaj było, to dotyczyło niestety, ale tylko jednego gatunku pszczół, bo mówiłem wcześniej o rasach, tak, że jest bardzo dużo ras. Ta kampinoska, krainka, kaukaska i tak dalej, ale to rasa. Natomiast jeżeli chodzi o gatunek, to mówiliśmy tylko i wyłącznie o jednym gatunku, czyli o pszczole miodnej. To jest pszczoła miodna, ale proszę sobie wyobrazić, że w Polsce żyje dużo, dużo więcej gatunków pszczół niż tylko ta pszczoła miodna i wszystkie również są, wszystkie są tak naprawdę ważne. Pytanie do Państwa, może ktoś będzie wiedział, ile jest gatunków pszczół poza jeszcze tą jedną, czyli o której my mówiliśmy. Ile? 100? Mało. 500 to już trochę za dużo. Czyli między 100 a 500. 460. Około 460 gatunków pszczół. Są murarki, kornutki, smukliki i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo różnych pszczół. One żyją samotnie. One są mało znane, bo one żyją samotnie. Tak, są pszczoły samotnice, dokładnie tak. Tak, one w ziemi, dokładnie. Chociaż nie tylko w ziemi, ale one na przykład się gnieżdżą w ziemi. To są bardzo... zapylają. Też, oczywiście, zapylają. Dlatego też warto właśnie myśleć o tych dziko żyjących pszczołach, a nie tylko o tych pszczołach, które właśnie produkują miód i żądlą, bo my właśnie, chociaż tamte też żądlą, ale my właśnie głównie kojarzymy, jak mówimy pszczoła, no to każdy od razu ma gdzieś tam skojarzenie. Miód, żądło, czy takie trochę przyjemne i nieprzyjemne od razu jednocześnie. Ale my kojarzymy głównie tylko tak pszczoły. A przecież trzeba pamiętać właśnie o tym, że jest masa innych pszczół, które również są bardzo ważne i też mają swój niestety zły czas. W ogóle jakby ja Państwu powiem jeszcze tak, może tak już powoli dochodząc do końca, bo widzę, że nawet się nie spodziewałem, że będzie aż tyle pytań, co mnie bardzo cieszy, bo to jednak widzę, że chyba Państwu się ten temat spodobał i że jest jakieś tutaj chęć, żeby tego wysłuchać, co mnie bardzo cieszy. Natomiast ja tylko chciałem napomknąć, że ten temat jest i bartnictwa, i pszczelarstwa, i jeszcze miodów, jest tak szeroki, że ja tutaj naprawdę mówię takie, powiedzmy, najciekawsze rzeczy i dosyć szybko o tym opowiadam, bo o bartnictwie mógłbym tutaj mówić naprawdę jeszcze dużo, dużo dłużej, o samym pszczelarstwie również i o miodach także. Ale zakończę może w ten sposób. To powiem dwa słowa. Pierwsze słowo będzie takie, że miód, co mam nadzieję Państwa za bardzo nie zniechęci do tego, żeby sobie jeść te miody, żeby tu spróbować i w ogóle żeby jeszcze w przyszłości jeść miody, a zresztą jedząc miody niejako też pomagamy pszczołom, a przede wszystkim pszczelarzom, tak? Więc to też warto o tym pamiętać. Natomiast jak to jest z tymi miodami? Otóż miód to jest nic innego jak wielokrotne wymiociny pszczele, bo pszczoła musi ze swojego wola na języczek bardzo wiele razy, ktoś nawet policzył, że około tam 250 razy, musi zwrócić i z powrotem przetrawić ten nektar tak naprawdę, bo to z nektaru powstaje miód i dopiero wtedy mamy tutaj tą słodką ciecz. I naprawdę to jest ogrom pracy, jakie wkładają pszczoły. Zresztą ja myślę, że człowiek śmiało może się uczyć, niby tam można powiedzieć takie tam małe owady, mało znaczące. Otóż nie, bo my im bardzo wiele zawdzięczamy, ale my sami możemy się od nich bardzo dużo uczyć. Mi się wydaje, że dwóch rzeczy. Przede wszystkim organizacji pracy, organizacji w całej społeczności i drugie to pracowitości. To są naprawdę bardzo pracowite zwierzęta, które praktycznie, można by rzec, zapracowują się na śmierć. Czy wiedzą Państwo, ile żyje robotnica, pszczoła robotnica, czyli ta pszczółka Maja? Jak ona żyje? Krótko, ale to krótko to znaczy ile? Rok, dwa? Słucham? Jeden sezon, więc jak się pyta pszczelarza, to pszczelarz zapyta, a która pszczoła? Więc pszczoła, która urodzi się we wrześniu,
będzie żyła dłużej od pszczoły, która się urodzi, załóżmy, dzisiaj. Dlaczego? Ponieważ ta pszczoła, która urodzi się zimą, ona musi przeżyć, przepraszam, we wrześniu, która się urodzi, ona musi przeżyć całą zimę, więc ona będzie żyła dużo, dużo dłużej. Czyli ona żyje około pół roku, potrafi żyć mniej więcej pół roku. Pszczoła natomiast, która urodzi się, załóżmy, dzisiaj, ona do wakacji już nie będzie żyła. Czyli mniej więcej to jest półtora miesiąca. Mniej więcej tyle żyje pszczoła teraz w sezonie. Matka pszczela żyje dużo dłużej, bo ona żyje mniej więcej, to już lata są. Ona potrafi żyć 4, 5, podobno najdłużej nawet i do 8 lat. Natomiast jeżeli chodzi o trutnie, troszkę dłużej, czyli gucie, żyją trochę dłużej niż maje, bo to jest mniej więcej okres około 50 dni, czyli troszeczkę dłużej. Słucham? Tak, tak, ale one się dokładnie. A czy ich rola w zasadzie ogranicza się do tego, że zapłodniają matkę, tylko tyle, że to też jest bardzo taki, mówi się nawet o nich, że to są tacy dżentelmeni przyrody, bo oni też oddają swoje życie za to, żeby dać przy innym pszczołom życie, bo one po zapłodnieniu po prostu giną. Także tak. Ale wracając jeszcze do miodu, bo to miało być to jedno słowo, czyli to, że miód to jest pszczele wymiociny, a druga sprawa taka już właściwie organizacyjno-techniczna. Mamy kilka rodzajów miodów. I ja specjalnie chciałem, żeby to były takie nietypowe miody. To nie będą tam rzepakowy, wielokwiatowy, lipowy, tak jak Państwo doskonale znają, tylko to będą bardzo nietypowe miody, których zakup jest dosyć raz, że drogi, a dwa, że ciężko je dostać w ogóle. Bo na przykład, tak jak tutaj w ręku trzymam malinę leśną. Jadł ktoś taki miód z maliny leśnej? Tylko z maliny leśnej. Dlaczego to jest w ogóle trudno dostępny miód? No, bo właśnie, mało malin. Poza tym trzeba znać miejsce, gdzie te maliny masowo występują, a nie, prawda, tu rośnie malina, tam malina i za kilometr malina, no to pszczoły raczej tego nie pozbierają zbyt dużo. A tutaj jest właśnie miód z maliny leśnej, więc bardzo dobry miód. No moim zdaniem chyba najlepszy w ogóle z tych, które tutaj są. Niektóre czasami mają takie nawet zabarwienie delikatnie różowawe, ten akurat nie ma, tutaj akurat nie za bardzo to widać. Natomiast tak, mamy kolejny, to jest z Gór Świętokrzyskich w ogóle miód, to jest z Gór Świętokrzyskich, ten też jest z Gór Świętokrzyskich, to jest leśny. Czyli jak najbardziej się wpisuje w temat naszych dzisiejszych zajęć, no bo mówimy o pszczole, która żyje w lesie, zresztą no wszystkie pszczoły to były pierwotnie leśne zwierzęta, więc i też miód leśny. Proszę zwrócić uwagę też na to, że one mają zupełnie inny kolor. Tutaj podejrzewam, że też znajdzie się jakiś miód spadziowy pewnie, jakaś spadź, a spadź w ogóle, czy ktoś wie, co to jest spadź, bo to też wcale nie jest mało ciekawa. Słucham? Dokładnie. To są wydzieliny mszyc. W zasadzie to, co z siebie wydalają mszyce, czyli też nic wielce smakowitego, a proszę zobaczyć, że pszczoły robią takie cudo z tego. Także to, mimo tego, że to są wydzieliny, wydaliny mszycy i w dodatku jeszcze wielokrotne wymiociny pszczele, to jednak powstaje coś z tego niesamowitego. Czyli mamy jeszcze miód leśny do skosztowania. Tutaj jest miód nektarowo-spadziowy, bo w ogóle jeżeli chodzi o miody, to mamy miody nektarowe, czyli powstające te z nektarów, czyli musi pszczoła się dostać do nektarników danej rośliny, wyssać nektar, tak, zanieść do ula i tak, no cały proces, może nie będę opowiadał o całym procesie. Mamy spadziowe, czyli te, które powstają tylko i wyłącznie ze spadzi, one są właśnie najczęściej takie ciemne, te miody, i to jest spadź najczęściej pojawia się na drzewach iglastych, ale też może i na liściastych występować, na przykład na lipie może też być właśnie taka spadź, więc spadź, miód nektarowy, miód spadziowy, ale też jest mieszanka, tak jak tutaj widoczne, to jest nektarowo-spadziowy. Tutaj też kolejny nietypowy miód. Niestety nie jest to nasza borówka czernica, czyli popularnie nazywana jagodą. Borówka czernica to jest po prostu jagoda, a to jest akurat borówka amerykańska, ale też jednak no jest to borówka, więc pomyślałem sobie, że warto jednak też coś pokazać. Taki akcent, powiedzmy, też, żeby leśny był, no bo borówka przecież tylko i wyłącznie w lesie rośnie. Ale jak to? Ogromne uprawy? No tak. Amerykańskie, ogromne.
No tak, oczywiście, tak, 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 dokładnie. Więc to też jest, jakby Państwo widzą, że właśnie dużo łatwiej jest zebrać z takiej, prawda, borówki, niż z tej naszej leśnej, czyli czernicy. No bo, no dokładnie, dokładnie tak. No chyba, że gdzieś w lesie mamy, prawda, ale proszę pamiętać o tym, że jak chcemy mieć miód borówkowy, wrzosowy, jakiś, nie wiem, lipowy, tak, to trzeba właśnie konkretnie, no tak, gryczane to już troszeczkę inna sprawa, ale ja mówię o tych typowo leśnych, to trzeba rzeczywiście pasiekę ulokować tam, gdzie pszczoła doleci do tych roślin, no bo pszczoła lata wcale nie tak daleko niestety. Ona tak, żeby efektywnie zbierała i żeby to miało sens i żeby się to się kalkulowało, jej to opłacało, to ona lata mniej więcej 2 kilometry w promieniu ula, więc to nie jest dużo. 2 kilometry w jedną, 2 kilometry w drugą i tak możemy sobie zatoczyć takie koło, więc to nie jest duży obszar. Słucham? Tak, dlatego właśnie bardzo ważne jest to, że jak mamy właśnie te pszczoły miejskie, żeby one miały właśnie różny dostęp do różnych roślin. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, tak. Ale z dachu rzeczywiście, no to jest też właśnie jeden argument, który wytaczają przeciwnicy pszczelarstwa miejskiego. Mówią, że no jak to, ale przecież ta pszczoła leci normalnie, to gdzieś tam leci, prawda, nawet na drzewie. No to ile leci? 20, 30 metrów, jak w Puszczy Białowieskiej, prawda, bo tam takie drzewa, no 40 to już maks. A u nas, prawda, czasami są dużo wyżej na wieżowcach, prawda, ule, więc ta pszczoła musi się wdrapywać tam daleko, wysoko, wysoko, a przecież proszę pamiętać, że ona sobie nie leci tak zupełnie luźno, tylko ona jednak leci z ładunkiem, czyli ona jest obciążona, prawda? I ostatni miód, chociaż jego będzie ciężko tutaj się dostać do niego, bo on już tu się rurka kończy niestety, ale coś zaraz wymyślę. Jeszcze jest klonowy. Bo klon też jest rośliną miododajną, tylko mało kto też właśnie kojarzy klon jako tą roślinę, która jest też miododajna. Oczywiście tych roślin miododajnych jest dużo, dużo więcej i właśnie ważne jest to, szczególnie właśnie w tym pszczelarstwie miejskim, żeby zapewnić im różnorodną bazę, prawda, żeby one miały właśnie dużo, żeby miały dostęp do różnych miodów, które, przepraszam, nie miodów, tylko nektarów, które się pojawiają w okolicy, żeby one mogły przeżyć. Ale jak się okazuje, mój kolega pszczelarz, który bardzo intensywnie działa, no jest w ogóle doktorem na SGGW, robił takie, postawił gdzieś w Warszawie, już nie pamiętam gdzie dokładnie, postawił pasiekę, bardzo niedużą pasiekę. Ona nie miała, to nie było tam 50 uli czy coś takiego. On nie ma czasu, żeby się aż tyloma ulami zajmować, więc kilka uli postawił. I ja już nie pamiętam, ile to było, ale proszę mi uwierzyć, że to było kilkaset kilogramów z tej całej pasieki. I on stwierdził, że miasta są fantastyczne pod tym względem, że tam naprawdę jest bardzo dużo... Na dachu hotelu jest. Tak, jest, to prawda, tak. Tak, to prawda, zgadza się. W ogóle już teraz to coraz więcej rzeczywiście jest rozlokowanych ich w miastach. Natomiast jeszcze warto powiedzieć, że warto jeszcze powiedzieć taką rzecz, że nawet w Paryżu przecież stoją ule i podobno dużo więcej właśnie tam jest z Paryża jest miodu, niż tam z jakichś, nie pamiętam, jakichś pól takich, gdzie tam są uprawy, no jakieś takie rolnicze obszary, prawda, że ktoś zrobił... Sprawdził. No właśnie, dokładnie tak. Dziękuję również. Dziękuję.